Ta moja refleksja i powód, dla którego Ojcze Nasz wziąłem, to jest związane z tym, że to jest absolutnie fundamentalny tekst, absolutnie fundamentalny. W nim właściwie streszcza się cała Ewangelia i cała postawa chrześcijańska. To nie jest tylko modlitwa, nie jest to tylko wzór modlitwy, ale proszę Państwa, w nim jest zawarty program życia chrześcijanina. On zawiera, ta modlitwa zawiera w sobie właściwą postawę, która jest odpowiedzią na objawienie się Boga, tak to jest w Nowym Testamencie, tak Pan Jezus, jakiego Pan Jezus nam przedstawi. Normalnie, proszę Państwa, w życiu jesteśmy trochę pogubieni, rozdrobnieni na różne tematy, problemy i tak troszeczkę się nie potrafimy pozbierać. I najczęściej właśnie w takim chaosie żyjemy. I niezmiernie ważne jest odzyskanie właściwej tożsamości. Można ją, proszę Państwa, odzyskać tylko wracając do źródła, do tego, co jest fundamentem naszej tożsamości. A tym fundamentem, proszę Państwa, jest Bóg, który nas stworzył i jakby stając przed Nim, w obliczu Boga samego, jesteśmy w stanie odnaleźć siebie takim, jakim jesteśmy. Modlitwę rozumiem jako podstawowe otwarcie się na Boga, źródło i kres wszelkiego istnienia. Stanięcie w tajemnicy własnej tożsamości. I dlatego modlitwa jest czymś najbardziej podstawowym w życiu człowieka. Jest czymś, co pozwala mi być sobą. Jednocześnie, kiedy stajemy przed Bogiem, który jest absolutną prawdą, to nie jest to łatwe, dlatego że normalnie rzecz biorąc, my stajemy cały czas przed jakąś publicznością i staramy się wobec tej publiczności wykazać się i być w porządku, być dobrymi. Natomiast to dobre, w zależności od różnych środowisk, różnej publiczności, przed jaką stajemy, ma inny, że tak powiem, kształt. W skrajnym przypadku, proszę Państwa, jeżeli jest grupa chuliganów albo jakiś gang, to być dobrym, to znaczy być właśnie takim cwaniakiem, który okradł innych na przykład, nie? Albo pobił innych. To znaczy być dobrym. No i wtedy właśnie chłopcy chcą się wykazać tym. Stając wobec innej publiczności, człowiek stara się być właśnie inny. Na przykład dzisiaj jest bardzo modne taka niezależność, niekonwencjonalne myślenie i tak dalej. Więc człowiek się też próbuje wykazać taką niezależnością, niekonwencjonalnym myśleniem. A to jest tak zawarte w takiej konwencji właśnie tej grupy. To jest taka niewola w tej konwencji, że to po prostu aż jest żenujące. Jaka to jest niewola, zniewolenie. W każdym razie cały czas jest gra jakichś pozorów. Natomiast kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy chcemy naprawdę stanąć przed Bogiem, stajemy przed absolutną prawdą i proszę Państwa, nie ma nic do ukrycia, nie da się niczego udawać, zakamuflować, coś tam powiedzieć, właściwie to może nie całkiem tak, jakieś takie tłumaczenie, nie wchodzi w ogóle w grę. Bóg wszystko wie, widzi to o wiele głębiej i lepiej niż ja sam. Nie ma żadnego udawania. Jeżeli w naszej postawie wobec Boga jest cień takiego udawania, to w ogóle to nie jest stawanie przed Bogiem, tylko przed jakimś wyobrażeniem, fałszywym zresztą wyobrażeniem Boga. I dlatego to jest niezmiernie trudne. Modlitwa jest czymś absolutnie fundamentalnym, bo na niej odnajduje siebie, ale jednocześnie jest czymś najbardziej trudnym, bo wymaga absolutnej prostoty i przyjęcia siebie takim, jakim się jest, bez żadnego cieniowania, bez próby retuszu, tak jak jestem, w jakiejś takiej ogromnej pokorze. To jest, proszę Państwa, taka, powiedziałbym, fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o modlitwę. Moim tematem, takim właściwie jedynym tematem, jaki mnie naprawdę interesuje, to jest ta relacja człowieka do Boga, moja relacja do Boga. Jaka ona powinna być, jaka jest prawda tej relacji, jakie prawa tu tym wszystkim rządzą, o co w tym wszystkim chodzi. I modlitwa pańska, proszę Państwa, jest podstawowym, można powiedzieć, tekstem, który nam odsłania tą prawdę. Pan Jezus nie tylko nam objawia, kim jest Bóg, ale też nam objawia, kim my jesteśmy dla Boga. W związku z tym, czym jest ta nasza relacja do Niego. Między innymi dlatego też, proszę Państwa, lektura tej książeczki, która
która to też w ramach właśnie moich poszukiwań, rozmowa z panią Siderkówną, od bogów pogańskich do Boga żywego. Rozmowa na ten temat, jak, co wnosi Chrystus przez swoje objawienie do pojęcia, rozumienia Boga, a właściwie do relacji człowieka do Boga i Boga do człowieka. To w gwoli, proszę Państwa, wstępu do refleksji. Jeżeli chodzi o modlitwę Ojczyna, to ona właściwie składa się z takich, powiedziałbym, trzech albo czterech części. Mianowicie wpierw jest to wezwanie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To jest wezwanie, zwrot, adres, to znaczy do kogo się zwracamy. Potem następują prośby, siedem próśb, przy czym one są tak ułożone, że pierwsze trzy prośby odnoszą się do Boga i tam jest wyraźnie zawsze Ty, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niech się święci Twoje imię. Zaimek Ty jest tutaj takim dominującym zaimkiem. Więc to są trzy prośby Ty i potem są cztery prośby My, to znaczy chodzi o nas. I tam są tak, chleba naszego powszedniego, daj nam, odpuść nam i tak dalej. Nie bądź nas na pokuszenie, nas, ten zaimek My. I czasem, proszę Państwa, w niektórych wydaniach Biblii, to wynika z niektórych kodeksów także, jest taka doksologia na zakończenie. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków. To niektóre kodeksy podają i w kościołach protestanckich używa się tego w tej redakcji całości modlitwy pańskiej. Proszę Państwa, absolutnie podstawową sprawą właśnie jest określenie tego, kim jest Bóg dla nas, kim On jest, kim jest dla nas. Niestety w okresie nowożytnym postawiono sprawę Pana Boga zupełnie fałszywie, mianowicie postawiono pytanie, czy Bóg istnieje, czy istnieje Bóg. Pytanie zupełnie niewłaściwe, dlatego że niezależnie od tego, kto mówi, co mówi, jakie ma przekonanie, jakie ma wyobrażenia, to zawsze dla tego człowieka jest jakiś punkt odniesienia. Musi być jakiś absolut, jakiś absolutny punkt, jakiś coś, co jest absolutem. Po prostu nie można inaczej myśleć. Wtedy traci się jedność myślenia, jeżeli nie ma czegoś takiego. To jest uświadomione albo nieuświadomione. To jest osobna sprawa, czy jest uświadomione. Ale jest i musi być. Także ten absolut jest u każdego, nawet u ateisty. Tym absolutem może być jego mniemanie, że on jest mądry na przykład. Wszystko jedno. To on sam dla siebie jest wtedy Bogiem. Nie. Ale taki punkt jest. I teraz nie jest ważne to, czy Bóg istnieje, czy nie, bo jest. Absolut jakiś jest. Nie ma po prostu, nie ma innej możliwości. Natomiast jest ważne, kim on jest, czy jaki on jest. I co jest najważniejsze, jaka jest nasza relacja. Kim on jest dla mnie, kim ja jestem dla niego. I jaka jest nasza relacja. I proszę Państwa, od tej strony podchodząc, Ojcze nasz stawia nam od razu w pierwszym słowie, stawia nas właściwie wobec całej rzeczywistości. To jest słowo kluczowe, Ojcze, które pada na samym początku, jest słowem kluczowym, które ustawia całą rzeczywistość naszą. Ja może jeszcze gwoli tutaj takiego wprowadzenia przypomnę, że w Ewangeliach są dwa teksty tej modlitwy, różniące się. Jest tekst z Ewangelii Mateusza, który my znamy na pamięć i którego nas uczą. I jest tekst w Ewangelii Łukasza. Ja przeczytam ten tekst Ewangelii Łukasza. I ważna jest też sama sytuacja, w której ten tekst pada. Tutaj Pan Jezus, ten tekst jest odpowiedzią na prośbę uczniów. Pan Jezus oddalił się na modlitwę, gdzieś na osobność. Uczniowie widzieli, jak on się modli. Kiedy wrócił do nich, oni powiedzieli do niego, Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swych uczniów. Widzieli go modlącego się. I tu jest bardzo ważny taki moment, proszę Państwa, w Ewangelii, jak Pan Jezus jest pytany o coś. Są jego, różne jego reakcje. I po tych reakcjach można rozpoznać wartość tego pytania, które jest zadane. Bardzo często Pan Jezus, kiedy go ktoś o coś pyta, odpowiada pytaniem. Pytają go, co jest najważniejsze u Mojżesza i proroków?
a co czytasz w piśmie? W prawie. Pan Jezus odpowiada, a co czytasz w prawie? To jest taki jeden rodzaj pytania. A potem bogaty młodzieniec przychodzi. Nauczycielu dobry, powiedz mi, co mam czynić, aby się zbawić? A dlaczego mnie nazywasz dobry? Jeden jest dobry. Też Pan Jezus odpowiada pytaniem, taką refleksją. Często jest tak, że w tej refleksji, w tym pytaniu jest korekta tego pytania. Natomiast tu nie ma żadnej korekty. Pani naucz nas się modlić, jak ja nauczę swoich uczniów. I on odpowiada od razu. Kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Tak wygląda ten tekst w Ewangelii Łukasza. Prawdopodobnie ten tekst jest bliższy temu, właśnie ta sytuacja cała, bliższa temu, co Pan Jezus autentycznie powiedział. U Mateusza, proszę zobaczyć, tutaj mamy, też jest wezwanie, Ojcze. Natomiast są dwie prośby, Ty, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, nie ma, niech się wypełni Twoja wola. Potem są prośby chleba naszego, daj nam na każdy dzień, przebacz nam nasze grzechy, nie dopuść byśmy ulegli pokusie. Czyli jest dwie prośby Ty, trzy prośby my. Także trochę jest inaczej niż u Mateusza. I teraz, proszę Państwa, ja bym chciał tą dzisiejszą konferencję właściwie zakończyć tylko refleksją na temat tego słowa Ojcze. To jest absolutnie kluczowe słowo. Kiedy mówicie, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. U Mateusza mamy Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To jest tylko Ojcze. Proszę Państwa, w tym słowie zawiera się, powiedziałbym, cała Ewangelia. W tym jednym słowie. I to w takiej sytuacji. Zwracam uwagę, że ważna jest sytuacja. Jeżeli nauczyciel mówi do uczniów, wiecie, Bóg jest Ojcem, to ma zupełnie inne znaczenie niż takie stwierdzenie. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Czyli jeżeli nauczyciel albo wykładowca mówi, Bóg jest Ojcem, to mówi jakąś prawdę, wypowiada jakąś prawdę uniwersalną. Natomiast tutaj, kiedy Pan Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, to jest wskazanie, co mam robić, jaki mam być, kiedy się modlę. To jest praktyczne wskazanie, w co mam wejść, aby się modlić. I trzeba to zobaczyć, to jest zupełnie coś innego. Właśnie określenie teoretyczne, że Bóg jest Ojcem, a co innego, módl się Ojcze. Bo to nas wprowadza w pewną taką sytuację. Tutaj prawdopodobnie oryginalnie było po aramejsku Abba, czyli Ojcze w sensie takim, no, to jest takie czułe zwrot dziecka do Ojca. No, to nasze Ojcze oddaje w jakiś sposób, ale to jest bardziej jeszcze takie intymne i czułe w tym języku arabejskim. I właśnie, proszę Państwa, ta postawa, to jedno słowo, w które nas wprowadza Pan Jezus, jest właściwie wszystkim. Mówi, kim jest Bóg, kim ja jestem dla Boga i jaka jest nasza relacja. Wszystko mówi. To jedno słowo. W nim się wszystko zawiera. Kiedy się modlisz, mów Ojcze. I to jest wszystko. Właśnie można by na tym zakończyć w pewnym sensie Ewangelii. Żeby przybliżyć samą postać Ojca, bardzo ładnie to ilustruje Pan Jezus tą przypowieścią o synu marnotrawnym, jak my ją nazywamy, a tak naprawdę jest to przypowieść o Ojcu Miłosiernym. I czasami się nazywa ją przypowieścią, nazywa się Ewangelią w Ewangelii. Pamiętamy tą sytuację, że ojciec miał dwóch synów. Ten młodszy syn chciał otrzymać to, co mu się należało dopiero po śmierci ojca w spadku. Sam sobie urządzić. No i rzeczywiście ojciec się zgodził na to, dał mu. On pojechał i roztrwonił majątek, był po prostu był głupim młodzieńcem. I kiedy już przymierał głodem i zazdrościł świnią jedzenia jakichś strąków, wtedy się obudził, sobie przypomniał, czy w domu mojego ojca robotnicy, pracownicy, najemni, niewolnicy nie mają lepszej sytuacji, lepszej strawy niż ja tutaj. I zdecydował się wtedy przyjść do ojca. I wtedy, proszę Państwa, jest zaskakująca scena w tej kulturze patriarchalnej, trzeba pamiętać. Tam ojciec był głowa rodu, to była poważna osoba, to od niego wszystko zależało
wręcz życie i śmierć członków rodziny, to była taka mocna postać. No i teraz ten syn, wracając, układał sobie w głowie: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko Bogu. Przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Nie, przebacz mi. No i układając sobie to, idąc do domu w Bliszko, ojciec sam wybiega mu na spotkanie. No, żeby mu wybiec na spotkanie, to przede wszystkim ojciec musiał go zobaczyć. Zobaczyć łachmaniarza i w tym łachmaniarzu rozpoznać swojego syna. To są po prostu takie niewyobrażalne sytuacje i potem ojciec sam nie pozwala mu nawet mówić, nie? Tylko go przytula do siebie i przyjmuje. To wyraża, proszę Państwa, to ten gest ojca z tej przypowieści wyraża to, co jest u Boga jako ojca charakterystyczne. W regule świętego Benedykta jest taki wspaniały moment w prologu, że tam taki jest dialog. Święty Benedykt tam rozwija ten dialog, żebyśmy otwarli oczy na przebłyskające światło i tak dalej. Odpowiedzieli na słowo, Bóg pyta, szuka sobie współpracownik. Jeżeli odpowiesz na to, to Bóg ci mówi, żebyś czynił dobrze, unikał zło, nie mów fałszywie i tak dalej. A jeżeli to zaczniesz czynić, to zanim mnie wezwiesz, powiem, o to jest. Bóg jest bliżej nas niż my sami siebie. Bóg bardziej nas kocha, niż nam się to wydaje, nawet niż my siebie sami kochamy. Bo my naprawdę siebie kochać nie umiemy. Tak naprawdę On nas umie kochać. I to wybiegnięcie ojca naprzeciw syna i wzięcie go w ramiona jest znakiem, gestem tego, kim On jest naprawdę. I kim my jesteśmy dla Niego. To jest niezmiernie ważne. I teraz, proszę Państwa, właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz, to pierwsze słowo Ojcze, od razu nas stawia wobec kogoś takiego. Tutaj, proszę Państwa, może na marginesie muszę powiedzieć, jest często dzisiaj fatalne doświadczenie Ojca. Fatalne. Są bardzo różne sytuacje. Teraz ten Fritz w Austrii, polski Fritz jakiś, tych Fritzów prawdopodobnie jest więcej. Już nie mówię o takim zwykłym, że ojciec tam dzieci tam, powiedzmy, maltretuje, czy bije, czy po prostu, albo, co jest jeszcze gorsze być może, traktuje obojętnie, zupełnie jakby ich nie było. Takich doświadczeń jest, albo po prostu znika, nie? Opuszcza rodzinę, zostaje matka z dziećmi. Jest doświadczenie zdrady, powiedział ojca, odrzucenia. To jest mnóstwo. Proszę Państwa, statystyki mówią, że psychologiczne, że jakieś 70% rodzin jest dysfunkcyjnych, czyli takich, w których jest jakaś patologia większa lub mniejsza i dzieci nie są we właściwym klimacie wychowywane. To jest tragiczna sytuacja i teraz dlatego, proszę Państwa, powiedziałbym, ta modlitwa Ojcze Nasz jest trudna, dlatego że jeżeli dziecko źle kojarzy słowo ojciec, no to po prostu sprawa jest przegrana, a to jest absolutnie fundamentalna rzecz. Dlatego nawiązuję do tej przypowieści, która oddaje to, o co chodzi w tym słowie ojciec. I proszę Państwa, to słowo wypowiedziane, kiedy się modlisz, oczywiście jeżeli się modlimy, to modlimy się do Boga. W modlitwie chodzi o prośbę, o coś, skierowanie się do Boga. Odnajdywanie swojej podstawowej tożsamości. To jest moja najbardziej podstawowa jakaś taka orientacja w rzeczywistości w ogóle. Kiedy stajesz w tym, to mów ojcze. To znaczy ta Twoja podstawowa orientacja w świecie, podstawowe jakieś nastawienie i to, przed czym stoisz, to jest rzeczywistość miłującego Ojca. I proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli ktoś to osiągnął, to zrozumiał, to przyjął do serca, to właściwie osiągnął wszystko. Nic więcej nie może osiągnąć. I Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii. Mówi: nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Święty Paweł, taki tekst z listu do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Wszelki ród. Ojciec jest właściwie, można powiedzieć, imieniem Boga. Ostatnio Państwo może czytali, ktoś mnie nawet pytał, że papież zmienił imię. Nie zmienił imienia Boga, tylko nawiązał do tradycji biblijnej, w której słowo imię Boga to objawione Mojżeszowi, czyli jestem, który jestem, Jahwe.
że to imię się nie wypowiadało. Właśnie ze względu na ten ogromny szacunek do Boga, ze względu na przykazanie, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Dlatego tylko raz w roku arcykapłan wypowiadał to imię w świątyni. A poza tym używano wtedy najczęściej Adonai, czyli Pan, na określenie Boga. Także tu nie chodzi o zmianę imienia Boga, tylko chodzi o to, że po prostu wraca się do tej tradycji. Natomiast, proszę Państwa, tak, Bóg nie ma imienia takiego w tym sensie jak każdy inny. Bóg tego imienia nie ma, bo On jest ponad jakby imieniem. Każde imię jest jakąś próbą oddania Jego istoty. W biblijnym sensie słowo imię oznaczało właśnie oddanie istoty tego, kto nosi to imię. I oczywiście nie da się oddać istoty żadnym słowem, istoty Boga, więc Bóg nie może mieć imienia w tym sensie normalnym. Natomiast jest wiele imion Boga i najbardziej, powiedziałbym, trafiające właśnie jest to imię Ojciec, Ojcze. A właściwie nawet nie Ojciec, tylko właśnie w tej formie zwrócenia się z tej sytuacji wyjściowej modlitwy. Ojcze. Nie Ojciec jako ktoś, On, tylko w żywej relacji Ojcze do Niego skierowany. Bardzo pięknie Gabriel Marcel, taki wybitny filozof chrześcijański, powiedział, że Bóg jest absolutnym Ty. I w tym stwierdzeniu jego zawiera się taka prawda, że my poznajemy Boga tylko w żywej relacji ja-Ty, kiedy się do Niego odnosimy, kiedy Go spotykamy. Jeżeli ktoś nie kocha, nie zna Boga. Tylko w relacji miłości można poznać Boga. Jeżeli się nie ma w sobie miłości, jednocześnie choćby się miało wszelką wiedzę na temat Boga, to jest wszystko, to są wszystko plewy, to wszystko jest nic, to są śmieci. To nic nie znaczy. I tutaj Gabriel Marcel jakby to jeszcze podkreśla. Znać Boga można tylko w żywej relacji. I potem w związku z tym można dawać jakieś świadectwo. I nauczanie, Ewangelia tak naprawdę jest świadectwem, a nie jest żadnym wykładem na temat Boga, jaki On jest i tak dalej. Ewangelia powinna być świadectwem właśnie tej żywej relacji z Bogiem. Proszę Państwa, w tej książce, żeśmy dzisiaj czytali o pogańskiej relacji do Boga, proszę zobaczyć, że to, co na końcu pani profesor Świderkówna powiedziała, jest bardzo ważne. Tam nie tyle oni mieli takie pojęcie Boga, ile raczej, jeżeli mówili o Bogu takim czy innym, to raczej mieli to, rozumieli jako boskość. I na końcu pani profesor mówi, że właściwie Boga nie można było kochać. Arystoteles powiedział, że jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, to jest idiota, że jest po prostu idiotą. No nie można kochać Boga, tak? Nie można kochać idei czy pojęcia. Po prostu się nie da. I dlatego pogańskie pojęcie jest jakimś... To nie jest relacja żywa. Stąd potem herosi, czy te nimfy, które się czciło, bo ludzie szukali relacji takiej żywej, osobowej. Heros był kimś konkretnym, z krwi i kości i dlatego bliski człowiekowi. Boskość jest taka abstrakcyjna, obca. I dlatego to szukanie potem w tych misteriach, szukanie jakiejś bliskości Boga. Natomiast ciągle w zapleczu było to pojęcie obce. Natomiast, proszę Państwa, tutaj w chrześcijaństwie, w modlitwie pańskiej jesteśmy wprowadzeni absolutnie od razu w żywą relację miłości ojca do dziecka. Jest to relacja na wskroś osobowa, absolutnie osobowa relacja. I powiedziałbym, jeżeli ona jest zmieniona na relację interesowną w jakiś sposób, przedmiotową, to jest to, powiedziałbym, wręcz bluźnierstwo. Jest to jakaś zdrada, jakieś kombinowanie niegodne tej relacji więzi. To tak samo, proszę Państwa, jak w miłości. Jeżeli zaczyna się takie kombinowanie i wygrywanie czegoś, to już właściwie nie można mówić o miłości. I proszę Państwa, to co chciałem, na co chciałem zwrócić uwagę w tym wykładzie, to jest to, że proszę Państwa, jeżeli my rzeczywiście uświadamiając sobie, że stajemy na modlitwie, w pełni prawdziwie wypowiadamy Ojcze, to tym samym jakby oddajemy się zupełnie, powierzamy się Ojcu, ale żeby się powierzyć Ojcu, to wpierw musimy
czuć w tej relacji absolutne bezpieczeństwo i miłość, która promieniuje od Boga. I proszę Państwa, jest to, proszę zobaczyć, ja tutaj daję taki obraz. Jeżeli potrafimy w ten sposób się modlić, to gdziekolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek sytuacji, zawsze jesteśmy bezpieczni, jesteśmy u siebie. Jak mówię, tutaj daję taki obraz nieba. Proszę Państwa, gdziekolwiek jesteśmy, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy na Syberii zesłani, czy jesteśmy na Dzikim Zachodzie, to są różni ludzie, różne miejsca, różne tam zwyczaje i tak dalej. Ale kiedy wychodzimy wieczorem w nocy na dwór i stajemy wobec nieba, to niebo jest takie samo i to samo, gdziekolwiek jesteśmy. Gdziekolwiek jesteśmy, jesteśmy pod tym samym namiotem, w tym samym domu, to samo niebo. I tak jest właśnie w sytuacji naszego odkrycia, poznania prawdy o Bogu, który jest Ojcem. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakiejkolwiek sytuacji, czy w radości, czy w nieszczęściu, jesteśmy, no można powiedzieć, w rękach Ojca Miłosiernego. Jeżeli to mamy tą świadomość, to właściwie mamy wszystko. Przede wszystkim to ten zwrot i to, co się dzieje w tym zwrocie, ja dlatego nazwałem tą książeczkę Kiedy mówimy Ojcze Nasz, z takim podtekstem, co się dzieje, w co wchodzimy, co się dzieje. Kiedy my mówimy Ojcze, jesteśmy w tej żywej relacji z Bogiem, jest to zupełne przeciwieństwo, proszę Państwa, do tego, do oświeceniowej koncepcji Boga, mianowicie koncepcji deistycznej. Boga, który stworzył świat, owszem, jak zegarmistrz nakręcił go i on sobie teraz chodzi. Ta koncepcja ciągle jest, rzuca się całym cieniem na późniejszą historię, do dzisiaj. I ona de facto, ta koncepcja cały czas dominuje, jeżeli piszą jacyś ludzie na temat Boga, najczęściej jacyś dziennikarze czy ktoś taki, to tak naprawdę w podtekście ta koncepcja gdzieś istnieje. Jak się mówi o Bogu, czy jest, czy nie ma i tak dalej, to się właśnie de facto odnosi do czegoś takiego. Natomiast, proszę Państwa, ta koncepcja wprowadziła ogromne spustoszenie wśród ludzi. Przede wszystkim, jeżeli Bóg jest obojętny, to jest tak, jak właśnie w domu dziecko jest niekochane, jest, owszem, wszystko dostaje, ma jedzenie, spanie, do szkół go wysyłają. Proszę bardzo, ale nie ma miłości. Ten taki człowiek jest zniszczony. Będzie szukał gdzieś zaspokojenia w różnych, często trafi w narkotyki czy w jakieś inne przykre historie, bo nie znajdzie, nie może zaistnieć tak naprawdę. Proszę Państwa, satanizm, taki ruch, który się pojawił nie tak dawno, z 20 lat temu, tak przynajmniej odżył, to jest ruch ludzi, najczęściej chłopców, którym to nie jest ateistyczny ruch. Sataniści wiedzą, że Bóg jest. Oni wiedzą. Tylko ten Bóg jest obojętny. Dlatego wolą szatana, bo szatan jest zainteresowany człowiekiem. Szatan jest bliski. Stąd wybierają szatana. Deizm, proszę Państwa, w swojej skrajnej postaci owocuje satanizmem w życiu człowieka. Natomiast, kiedy mówimy Ojcze, otwiera się zupełnie inna perspektywa, inna przestrzeń. Jest to przestrzeń istnienia, prawdziwego zaistnienia. Jest to przestrzeń, w której wiemy, że jesteśmy kimś kochanym, potrzebnym, upragnionym. Pan Jezus jakby oddaje to w takich słowach zwróconych do Nikodema. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kto wierzy, czyli zawierzy Synowi, będzie miał życie wieczne. A tak Bóg umiłował świat. Do tego stopnia. Najwyższy wyraz miłości. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. W tym, proszę Państwa, właściwie jest wszystko. Cała wiara, cała Ewangelia, cała prawda Ewangelii. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chciałem się zająć dzisiaj właśnie tymi dalszymi słowami. Właściwie najbardziej interesujące byłoby to nasz, ale to zajmę się tym słowem w drugiej kolejności. Wpierw zająłbym się właśnie, który jesteś w niebie. Mianowicie, proszę Państwa, Ojciec, do którego się zwracamy,
nie jest kimś na kształt ziemskiego Ojca, tylko jakoś powiększony do takich rozmiarów nieskończonych, razem powiedziałbym z jakąś taką mocą, wszechmocą. Niebo wskazuje, proszę Państwa, zawsze na coś, co całkowicie przekracza nasze możliwości. Coś, czego się nie da dosięgnąć z ziemi. Coś, to filozofia nazywa, określa słowem transcendencja. Jest to także Ojciec jedyny, który, powiedziałbym, wszechogarniający. Stajemy wobec tajemnicy Ojcostwa, które obejmuje wszystko. Tak jak niebo obejmuje wszystko. Kiedy stajemy, proszę Państwa, w takim otwartej przestrzeni, to widzimy, jak to niebo nas tak obejmuje ze wszystkich stron. Jeszcze lepiej to widać, jak wyjdziemy na jakąś górę. Niebo wydaje się być dookoła, ale jednocześnie jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie dosięgnąć. Ojciec niebieski jednocześnie jest kimś, co absolutnie także przewyższa wszystko to, co jest na ziemi, wszelkie ojcostwo ziemskie. I proszę Państwa, ja tak rozmyślałem nad tym problemem czasami fatalnego ojcostwa, doświadczenia fatalnego ojca na ziemi. To jest doświadczenie niestety dosyć sporej liczby ludzi. Jest cały problem z tym wielki. No jest potem problem taki z dojrzałością człowieka, który właśnie miał albo nie miał w ogóle ojca, albo właśnie jakiegoś miał niedobrego ojca. To są problemy takie duchowe tych ludzi. Czasami są zranieni i bywa tak, że są zranieni do końca życia. I tak, proszę Państwa, pomyślałem, że właściwie jedynym lekarstwem na to, takim prawdziwym, jest uświadomienie sobie, że ojcostwa Bożego Ojcostwa. To, że mamy jednego Ojca i tylko jednego, którym jest Bóg, jest leczące. Tylko właśnie problem polega na tym, żeby tą tajemnicę Ojcostwa, która ogarnia wszystko, a z drugiej strony jest jakoś głęboko ukryta w naszym sercu. Poznanie tej tajemnicy jest naprawdę bardzo leczące. Proszę Państwa, tajemnica Boga, który mieszka w niebie, to jest tajemnica, która jest znana w religiach od samego początku. Z tego, co jestem w stanie sobie jakoś tak uświadomić, tam czytałem różne teksty na temat religii, powstania i tak dalej, to można dojść do wniosku, że te ludy najbardziej pierwotne jeszcze zachowały taką wiarę w Boga, którego nazywają właśnie Ojcem. Zresztą to w nazewnictwie bóstw czasami jeszcze pozostaje, tych innych potem już ludów późniejszych. Ale te najbardziej pierwotne ludy mają właśnie takie religie ograniczone do jakiegoś takiego minimum. Stąd czasami ci religioznawcy, którzy badali te ludy, myśleli, że one są w ogóle areligijne, są niereligijne w ogóle. Natomiast okazuje się, że one mają bardzo prostą wiarę w Boga, który jest Ojcem, który jest blisko. Potem to się tak jakoś działo, że ten Bóg Ojciec jakby stawał się Bogiem nieba, w związku z tym jakoś tak bardziej oddalony. Natomiast coraz bardziej ci ludzie żyli w lęku przed różnymi żywiołami, przed różnymi siłami i zaczęli te siły w jakiś sposób widzieć w kategoriach boskości. Tak, żeśmy to czytali w tej książce pani profesor Świderkówny, że te siły ich przerażały, przeżywali je sakralnie, i mnożyły się te bóstwa. Ale czasami pozostały u tych innych ludów takie doświadczenia, że jak przyszła jakaś taka totalna klęska, na przykład jakaś powódź, która ogarnęła duży obszar ziemi, dla nich to praktycznie cały świat, to wtedy oni pozostawiali wszystkich tych bogów na boku, a modlili się tylko do tego Boga, który jest w niebie.
To znaczy pozostała ta pamięć i świadomość, że jest właściwie ten jeden Bóg, no, najwyższy, czy po prostu Bóg. I teraz, proszę Państwa, ten dramat tej religii pogańskiej potem właściwie polega na tym, że Bóg, który był blisko, Bóg Ojciec, jakoś się oddalił, stał się Bogiem nieba, gdzieś poszedł jakby za światy. Tym ludziom bardziej, powiedzmy, odpowiadały potem te siły bliższe, które zapewniały im, no, przeżycie dzisiaj, jutro. Natomiast właśnie jakby zapoznali tą tajemnicę Boga, który jest ogarniający wszystko i wszystko i wszystkich w każdym wymiarze. Jest, proszę Państwa, w nas taka tendencja do budowania sobie poczucia bezpieczeństwa na zasadzie takiej bliskości. Budujemy szałasy, domy, klany rodzinne, trzymamy się tutaj jakoś mocno. Natomiast ci inni na zewnątrz, no to ewentualnie mogą nam zagrażać. Budowanie takiej familiarności na różny sposób, w różnych wymiarach jest taką tendencją do właśnie wynikającą z jakiegoś lęku, który jest w nas. Natomiast kiedy stajemy przed Bogiem, który jest w niebie, niestety to wszystko pęka, bo ten Bóg jest Bogiem wszystkiego, całego świata, wszystkich ludzi. I to jest, powiedziałbym, w pewnym sensie trudne. Trzeba się otworzyć. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, kiedy to mówimy, musimy stanąć wobec takiej otwartości na wszystko, wszystko obejmujące. Otwartości, której nie usiłujemy zbudować sobie jakiejś spokojnej enklawy, jakiejś twierdzy, jakiegoś miejsca, gdzie się dobrze czujemy, bo świat nam zagraża, tylko stajemy wobec świata jako takiego, powiedziałbym, naszego domu wspólnego, w którym, no, jesteśmy w opiece, pod opieką Boga, który jest Ojcem. Jest potrzebna taka pełna otwartość. Ponadto niebo zawsze było symbolem życia, powiedziałbym, takiego, no, po śmierci. I dlatego, kiedy zwracamy się do Boga, który jest w niebie, od razu mamy w sobie nastawienie na to, co będzie w przyszłości, to, co będzie po naszej śmierci. Modlitwa Ojcze Nasz ma, tak jak powiedziałem, charakter eschatologiczny, czyli odnosząca się do tego, co będzie w przyszłości, co będzie po śmierci, co ostatecznie zostaje wobec tej ostatecznej rzeczywistości. Pan Jezus mówi w Ewangelii: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To wszystko, co jest na ziemi, co jest potrzebne, niezbędne do życia, będzie wam dodane jako dodatek. I teraz, proszę Państwa, to staniecie wobec nieba, Boga, który jest w niebie, uczy nas takiej postawy otwartości. I to, powiedziałbym, radykalnie otwarty, bezmiernie otwarty. I to jest, powiedziałbym, wręcz przerażające dla nas właśnie wobec tej tendencji budowania jakiejś familiarności. Bóg, którego nazywamy Ojcem, jest kimś jednocześnie bliskim. Ale ta bliskość Boga, który jest w niebie, jest zupełnie innego rodzaju niż bliskość taka familiarna, zamknięta do jakiegoś kręgu. Ta otwartość, proszę Państwa, jest, jak powiedziałem, potrzebna taka, powiedziałbym, totalna wręcz. To najlepiej tą otwartość widać w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedyś, ja nie wiem teraz, chyba u Ratzingera, w jego Wprowadzeniu w chrześcijaństwo, ale może gdzieś indziej, czytałem taki obraz, który mówi o Chrystusie, że On jest taką egzystencją, takim życiem całkowicie otwartym, takim pozbawionym ścian. Nie? To tak, jak jesteśmy w pomieszczeniu, w jakimś pokoju, nagle te ściany by się przewróciły, dach gdzieś tam odpadł i stajemy wobec takiej przestrzeni zupełnie otwartej. Taki jest Chrystus, kiedy przychodzi. I taki jest wzór i model człowieka, który staje wobec Ojca, który jest w niebie. Całkowicie
egzystencja całkowicie otwarta. Jest to, proszę Państwa, jednocześnie szkoła wolności. Ta otwartość niesie w sobie ogromną wolność. Jest wezwaniem do wolności. Tą wolność, proszę Państwa, może nam dać i daje nam właśnie to poczucie bezpieczeństwa, kiedy mówimy Ojcze. I Pan Jezus nas do niej jakoś tak zachęca i w różnych słowach mówi tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Nie bójcie się tego, co was tu może spotkać w tym wymiarze doczesnym, ziemskim, bo to jest tylko chwilowe, doczesne. To, kim jesteście, jest o wiele większe od tego, co doczesne. A to jest w rękach Boga. W liście do Rzymian święty Paweł pisze taki jest bardzo piękny hymn jego o uwielbiający Boga i mówi tak, się zaczyna takimi słowami. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Żeby się tak otworzyć, proszę Państwa, gdyby uzyskać tą wolność prawdziwą, to właśnie trzeba bardzo mocno przeżyć, doświadczyć Boga, który jest Ojcem, w którego ręku jesteśmy i On nam daje poczucie bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, że Chrystus, kiedy nas uczy modlitwy, stawia nas nie przed po prostu Bogiem wszechmocnym, potęgą, Bogiem sędzią, tylko stawia przed Ojcem. I dlatego to staniecie przed Ojcem jest jakby takim fundamentem tego, co ma nastąpić, tej wolności, otwartości. Bez poczucia bezpieczeństwa, bez tego my właśnie nie jesteśmy w stanie się otworzyć na innych, w ogóle uzyskać tę wolność. Proszę zobaczyć, że Pan Jezus nigdy w czasie swojego ziemskiego życia nie uciekał się do jakiejś obrony, używając, no powiedziałbym, takiej normalnie siły. Chodzi o obronę siebie. Nigdy nie używał czegoś, nie uciekał się pod jakąś osłonę, co u nas jest taką zwykłą tendencją. Jeżeli tam powiedziałbym, choćby taka rzecz, nie? W życiu coś tam, mamy jakieś kłopoty, to idziemy do kogoś, kto ewentualnie ma władzę załatwić coś. Nie? Próbujemy uciec się pod opiekę kogoś, czy siłę kogoś, kto ma władzę decydowania. Nie? Ta tendencja do szukania wsparcia w takich normalnych układach ludzkich jest po prostu u nas bardzo mocna. Natomiast Pan Jezus nigdy, jakbyśmy to w Ewangelii patrzyli, nigdy nie używa siły w obronie siebie. Na przykład pamiętamy ta wymowna scena w Ogrójcu, kiedy przychodzi kohorta, aby go aresztować. No. Piotr wtedy dzielnie wyciąga miecz i zaczyna tam atakować, a Pan Jezus mówi, schowaj ten miecz, tę pochwę. I to jest, te słowa Pana Jezusa wskazują na to zupełnie otwarcie na to, co będzie, przyjdzie. Nie stara się żadną siłą bronić siebie. Nie ma w sobie żadnego zamknięcia, żadnej obrony takiej ucieczki. Jest właśnie egzystencją całkowicie otwartą, jak mówię, bez ścian. A to wynika, proszę Państwa, właśnie z tego niesamowitego związania z Ojcem i odniesienia do Ojca. W pewnym momencie mówi, że do uczniów to było na ostatniej wieczerzy, że wszyscy mnie opuścicie, nie? Ale ja nie jestem sam, bo jest ze mną Ojciec. Przy czym trzeba powiedzieć, że na krzyżu ta jego modlitwa jest jakimś wyrazem takiego skrajnego osamotnienia. Wydaje się, jakby go sam Ojciec opuścił. To jest jego takie osobiste doświadczenie. Takie kompletne ogołocenie na krzyżu. Bliskość Boga, który jest w niebie, jest paradoksalna, bo z jednej strony jest to jakaś taka odległość. Niebo jest nieosiągalne, jest ponad nami, jest bardzo wysoko. Nie jesteśmy w stanie sięgnąć. A z drugiej strony jest wszechogarniające. I to jest, proszę Państwa, zgodne na przykład z tym, co Pan Jezus mówi o nam. To zdanie bardzo często powtarza w różnej formie. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie ze względu na Ewangelię, na mnie i Ewangelię, ten nie odnajdzie. To jest właśnie zdanie, które mówi o potrzebie wolności i otwartości. Nie można
kiedy tak się lękamy i próbujemy zabezpieczyć się w sposób taki, powiedziałbym, naturalny, trzymać się tego swojego życia, to je stracimy. Natomiast kiedy je oddajemy spokojnie, to wtedy, proszę Państwa, okazuje się, że dopiero je znajdujemy. Odnajdujemy prawdziwe swoje życie. To jest, proszę Państwa, taki paradoks. Trzeba, zresztą ten paradoks się wyraża także krzyżem, w krzyżu. Wtedy dopiero, kiedy człowiek oddaje swoje życie, wtedy dopiero to życie odnajduje. Odnajduje siebie właściwie, siebie samego, swój sens. Otrzymuje jakby siebie właśnie w geście wtedy, kiedy siebie całkowicie oddaje, się wyzbywa lęku. I ta bliskość Boga, która jest w niebie, właśnie jest taka paradoksalna. Ale na tym, proszę Państwa, polega tajemnica właśnie i powiedziałbym w pewnym sensie różnica być może z tymi wszystkimi innymi religiami. Mianowicie polega na właśnie na tym paradoksie oddania siebie i w tym geście oddania dopiero człowiek znajduje się, naprawdę staje się sobą. Sobór, takie bardzo znane zdanie soborowe, które Jan Paweł II bardzo lubi powtarzać, że człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył ze względu na niego samego, ale człowiek nie jest w stanie się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko jako szczery, bezinteresowny dar z siebie, tej otwartości dania. Dopiero wtedy staje się sobą, kiedy siebie oddaje. To jest, proszę Państwa, no, brzmi to paradoksalnie, ale taka jest jakaś głęboka tajemnica. I ona się zawiera właśnie w tym symbolu, w tym znaku nieba, które jest, to jest czystą otwartością. Nie ma żadnej zamkniętości w niebie. Też mamy takie czytanie w Ewangelii akurat Łukasza o tym, jak Pan Jezus był w świątyni i tak troszeczkę jakby zignorował tych rodziców i był w świątyni, nie mówiąc im nic. No, to czasami może bulwersować, jak to Pan Jezus jako dziecko był nieposłuszny. A to nieposłuszeństwo jego wynikało z tej otwartości, całkowitej otwartości i szukania Ojca. Oczywiście, dlaczego nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Tak im odpowiadam. Natomiast Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi wprost takie zdanie. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I dalej potem właśnie jest o tym krzyżu. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To jest właśnie, proszę Państwa, taki paradoks tej bliskości Boga, który jest Ojcem. Trudny paradoks wobec lęku, który w nas jest i w którym chcemy zabezpieczyć siebie i staramy się to robić w taki sposób, no, tworząc, budując domy, jakąś osłonę, tworząc jakieś grupy, w których się mocno trzymam, czy to będzie rodzina, czy to będzie jakaś inna, jakiś klan, jakaś sekta, jakaś taka, no, partia. Próbuję w ten sposób, budując tutaj silną jakąś twierdzę w tym czy innym wymiarze, staramy się zabezpieczyć siebie. To jest dokładnie przeciwne temu, co jest właśnie w tym wezwaniu, który jesteś w niebie. Stajemy i nazywamy Ojcem tego, który jest w niebie. Zupełnie inna tendencja. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze uwaga dotycząca tego, że proszę zauważyć, że sekta różni się od prawdziwej wiary właśnie takim zamknięciem. To jest bardzo charakterystyczne. To jest budowanie takiej grupy ludzi, to my tutaj jesteśmy zbawieni, a oni tam to w ogóle. Bardzo charakterystyczne dla myślenia sekciarskiego. Budowanie takiej pewności, że my tutaj, my, a oni. Natomiast w tej modlitwie jest zawarta właśnie taka otwartość, gdzie nie ma żadnych onych, że jest, to zresztą zaraz przy tym naszym, nie ma żadnych ich tam gdzieś, oni gdzieś tam na zewnątrz, tylko jesteśmy my. Właśnie w tej chwili chciałem przejść do tego słowa nasz, Ojcze nasz.
Proszę Państwa, nie mówimy Ojcze mój, tylko Ojcze nasz. Chodzi o taką rzecz, że zawsze stojąc przed Bogiem, jednocześnie stoimy w jakiejś wspólnocie ludzkiej, braterskiej. To jest Bóg, który jest Ojcem nie tylko moim, ale każdego. Jest Ojcem, który swoją ojcowską miłością obejmuje wszystkich. I nie da się, że tak powiem, go zmanipulować, aby powiedzieć, że on jest tylko tutaj naszym Bogiem, naszym Ojcem, a tamci to w ogóle są od szatana na przykład. Nie ma takiej możliwości. Bóg nie pozwoli, nie da się z Nim tak manipulować. Właśnie sekty próbują w ten sposób jakby urobić świadomość i zamknąć ludzi właśnie w kręgu jakimś, jakichś wybranych grup. Natomiast tutaj jest zupełnie coś innego. On jest Bogiem wszystkich, Ojcem wszystkich. On nazywa swoimi dziećmi wszystkich, bo wszyscy nosimy w sobie Jego obraz. Każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Czyli jeżeli my miłujemy Boga, to musimy miłować wszystkich, którzy są Jego dziećmi, a dziećmi Jego są wszyscy ludzie. Wszyscy zostali stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Proszę Państwa, jest to bardzo ważne takie, powiedziałbym, doświadczenie czy odkrycie, bo ono nas uczy tej rozległości, szerokości serca. Nie jesteśmy tak czy inaczej jakimiś jedynakami, ale jesteśmy w licznej rodzinie, pochodzący z licznej rodziny. I stąd więzi braterskie i siostrzane są tutaj niezmiernie ważne. I każdy człowiek jest bratem. I dlatego w naszych relacjach z innymi jest potrzebna miłość. Pan Jezus uczy nas tej miłości do wszystkich. Do tego stopnia i podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół. Czyli mówi o sytuacji, gdzie ta miłość jest niezmiernie trudna. Nawet ci, którzy są nieprzyjaciółmi, musimy ich kochać. Oczywiście to nie chodzi o emocjonalne zaangażowanie, tylko chodzi o dobre myślenie, o życzliwość. Jeżeli trzeba pomóc nawet wrogowi, tam jest taki przykład, tam jakiś wół mu wpadł do rowu, a gdyby był twoim wrogiem, to mu pomożesz tego wołu wyciągnąć z tego rowu. Właśnie to jest przejaw tej życzliwości braterskiego podejścia do drugiego, choćby był wrogiem. Proszę Państwa, my mamy niestety często takie, powiedziałbym, przekonanie, wewnętrzny taki dialog, że kiedy jesteśmy w sporze z kimś, boksujemy się tak z nim racjami i tak dalej, to tak jakbyśmy stali przed jakimś trybunałem, z którym właśnie staramy siebie usprawiedliwić, a oskarżać tego drugiego. I proszę Państwa, to jest taki bardzo może nieuświadomiony model myślenia, który się często narzuca. Natomiast to Ojcze Nasz stawia nas w ogóle wobec zupełnie innej sytuacji. Nie ma żadnego trybunału, nie ma żadnego sędziego, tylko ten drugi jest bratem. To jest zupełnie inna sytuacja. I nie można być z nim w takiej opozycji, w takim poczuciu, że jest wrogiem. Bo jeżeli coś takiego mamy w sobie, to my nie możemy w pełni powiedzieć Ojcze Nasz. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli chcesz złożyć dar przed Bogiem, to idź wpierw, pojednaj się z bratem. I dopiero wtedy, kiedy się pojednasz z nim, możesz złożyć Bogu naprawdę ofiarę. I to jest, proszę Państwa, bardzo mocna zasada. Razem z tym Ojcze, musimy pamiętać, że ten Ojciec jest nie tylko naszym Ojcem, ale także wszystkich ludzi. I dlatego też, jeżeli prawdziwie chcemy stanąć przed Nim i mieć z Nim żywą relację, no to nie możemy nienawidzić Jego dzieci, które On kocha także. To po prostu sprzeczność pewna. I dopiero wtedy, kiedy naprawdę mamy życzliwe myślenie o innych. O, proszę Państwa, oczywiście od strony praktycznej to jest tak, że są ludzie, którzy są złośliwi w stosunku do nas, coś nam złego zrobili i tak dalej. I psychicznie rzecz biorąc,
człowiek ma poczucie skrzywdzenia, urazy jakieś i tak dalej. To jest też, powiedziałbym, normalne. Na tym trzeba oczywiście pracować, ale chodzi o to, czy ja w sobie pozwalam działać temu oskarżycielowi. Bo tak jak mówiłem, w tym myśleniu często naszym stoimy przed takim trybunałem i tam swoje racje. Często tym trybunałem jest konkretny człowiek i się jemu opowiada, wiesz, bo ten mi tał i to zrobił, jak on mógł w ogóle i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób właśnie bardzo konkretnie właśnie wypowiadamy to nawet fizycznie, nie? Przed drugim. Ale bardzo to wychodzi z tego wnętrza, bo we wnętrzu też się boksujemy z tym drugim przed jakimś trybunałem. I chodzi o taką rzecz, żeby tego nie dopuścić do siebie. To, że ktoś nam zrobił jakąś krzywdę, to jest, proszę Państwa, tak naprawdę to jest bardziej niszczące dla niego niż dla nas. Bo dla nas to jest to, powiedziałbym, chwilowa strata, chwilowy ból. A dla niego to jest właśnie ta rana, rana grzechu, która go blokuje przed prawdziwym spotkaniem się z Bogiem. Natomiast kiedy my na bazie krzywdy doznanej budujemy w sobie niechęć czy nienawiść do drugiego, sami siebie ranimy. I to jest tragiczne. I teraz chodzi o taką rzecz, żeby w swoim myśleniu nie dopuścić do tego. Kiedy mówimy Ojcze nasz, musimy wewnętrznie gdzieś się pojednać, to znaczy przebaczyć. Przebaczenie, proszę Państwa, jest czymś fundamentalnym w chrześcijaństwie i Pan Jezus do niego wraca szereg razy. I to z takim uporem. Na koniec tej modlitwy Pańskiej właśnie w Ewangelii Mateusza, też w 6 rozdziale, Pan Jezus wraca do tego, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. To jest w tym fragmencie bezpośrednio powiedziane. Natomiast, żeby było mało, Pan Jezus tam daje wzór, że tak jak my odpuszczamy, Ty nam odpuść. Tylko warunkiem przyjęcia Bożego przebaczenia jest to, że my przebaczamy. I teraz tak, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. I potem dalej jest. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Przebaczenie, proszę Państwa, nie jest stanem emocjonalnym, to znaczy jakimś przeżywaniem, bo z tym borykamy się czasem, możemy się przez lata borykać. Przebaczenie jest decyzją woli, zdecydowaniem, z którego wynika potem konkretne postępowanie, to znaczy konkretny stosunek do tego człowieka. To nie chodzi o to, żebym ja emocjonalnie właśnie bardzo tak miło go przeżywał. Chodzi o to, żebym miał w sobie taką zwykłą życzliwość ludzką, wtedy, kiedy myślę o nim, żeby mu Bóg błogosławił. To, że ja muszę uważać, bo ten człowiek na przykład jest kłamcą, nie mogę mu wierzyć, albo jest oszustem, no to muszę wiedzieć i muszę roztropnie postępować. Ale co innego jest roztropność i taka, powiedzmy, a co innego jest nienawiść noszona w sercu. Ja się muszę wystrzegać tej nienawiści, będąc jednocześnie roztropnym. To jest w każdym razie, proszę Państwa, niezmiernie ważna sprawa. Pan Jezus naprawdę wiele razy do tego powraca. Jest chyba 18 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie mówi tą przypowieść o dwóch dłużnikach. I tam na końcu mówi tak: sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad Tobą. Ta więź braterska, proszę Państwa, otwartość na każdego człowieka jest fundamentem modlitwy Pańskiej. Nie możemy przystąpić do Boga prawdziwie, jeżeli nie mamy takiej, powiedziałbym, życzliwości w stosunku do innych, takiej braterskiej życzliwości. To nie chodzi na dzień dobry o jakąś taką wielką miłość, ale chodzi o taką zwykłą życzliwość. Proszę Państwa, tak jako się składa, że Bóg stwarzając człowieka, stworzył ich niewiastą, mężczyzną i niewiastą, a to znaczy, że po prostu stworzył ich i dopiero w jedności dwoje stają się w pełni sobą.
To jest właśnie ta sentencja soborowa, o której mówiłem, ona wyraża tą sprawę, że dopiero człowiek w tym bezinteresownym, szczerym darze sobie staje się sobą. Czyli dopiero w relacji z drugim człowiekiem, w dialogu z nim, może stać się sobą, tym, kim jest. I tak to, proszę Państwa, jest, dlatego to Ojcze Nasz w tym myśleniu od razu o drugim człowieku, który jest mi konieczny do tego, abym ja sam zaistniał, był sobą. To jest dodatkowy taki element w tym mówieniu Ojcze Nasz. I teraz, proszę Państwa, jeszcze taka sprawa. Mianowicie Bóg, tutaj pisze w ten sposób, Bóg, który mieszka w niebie, tym samym nie mieszka w żadnym zbudowanym przez człowieka domu. Mianowicie, proszę Państwa, tak się składa, że historia chrześcijaństwa tak się akurat rozwinęła na początku, że rzeczywiście chrześcijaństwo nie miało kościołów do III czy IV wieku. W ogóle nie było kościołów. Pierwszy chyba kościół może powstał gdzieś tam w III wieku. Kościół jako budynek. Natomiast to cały czas był kościół. I proszę pamiętać, że kościołem jest wspólnota, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, ja jestem między nimi. I teraz, i tu jest przestrzeń spotkania z Bogiem. Wtedy, kiedy jesteśmy razem przed Bogiem. Tu powstaje kościół i tu zamieszkuje Bóg. Jeżeli mówimy o budynku kościelnym, to jest to tylko miejsce, gdzie spotyka się ta wspólnota. Ale to ta wspólnota robi z tego budynku kościół, a nie odwrotnie. On buduje z nas, zresztą święty Paweł też mówi o tym budowaniu nie z kamieni, ale my jesteśmy żywymi kamieniami w tej budowli, jeżeli mówimy symbolicznie. Człowiek, osoba, w związku z tym więzi między nami są tą spoiną, która buduje tą budowę. To jest, proszę Państwa, naprawdę, powiedziałbym, radykalne w chrześcijaństwie. I cały zresztą Stary Testament i Nowy Testament jest radykalnie nastawiony na osobową więź. Tajemnica osoby i więzi osobowej jest fundamentem. I przestrzeń spotkania z Bogiem jest przestrzenią osobowego kontaktu, osobowej więzi. To wyraża, proszę Państwa, to, co cytowałem Marcela, to zdanie: Bóg jest absolutnym Ty. Tylko w relacji żywej naprawdę spotykamy Boga, poznajemy Boga. I teraz, proszę Państwa, Kościół jest tą więzią osobową, więzią między nami, więzią miłości. I to jest ta budowla Boża. Tajemnica Kościoła polega na odnajdywaniu naszej więzi z braćmi i siostrami. I teraz, proszę Państwa, dopiero tak naprawdę w tej świadomości wzajemnej braterskiej więzi my naprawdę możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć autentycznie my. Proszę Państwa, to jest tak jak w małżeństwie. Pomyślałem nad tym, że właściwie w ramach homilii na ślubie to zrobię taki mały wykład zaimków z gramatyki, zaimków osobowych. Ja, ty, on, my, wy, oni. Bo właściwie, powiedziałbym, w tym się rozgrywa jakby nie cała prawda. W małżeństwie, proszę Państwa, właśnie powinno dojść do tego spotkania ja, ty. I w momencie, kiedy jeden z współmarzonych zaczyna myśleć o drugim w kategoriach on czy ona, to się zaczyna pęknięcie i zaczyna się tragedia, kończy się miłość. Zaczyna się dramat. Miłość jest wtedy, kiedy jest ta żywa relacja ja-ty i z tego ja-ty jest my. Kiedy następuje myślenie w kategorii on-ona, to właśnie brakuje tego my. Nie można w pełni powiedzieć my. I ja myślę, że to ten obraz małżeństwa jest takim właściwym obrazem tego, co się dokonuje przede wszystkim między człowiekiem i Bogiem.
że prawdziwa więź, prawdziwa wiara jest tylko w tym, w tej relacji ja-ty. Ale to także dotyczy, proszę Państwa, więzi z innymi ludźmi, braterskiej więzi, która nam daje możliwość autentycznego stanięcia przed Bogiem i powiedzenia my. W tym wypadku Ojcze nasz, w zapleczu jest to my. My stoimy przed Tobą, my razem, jako nowa więź. Na koniec, proszę Państwa, powiem, że Pan Jezus w Ewangelii stawia tak, tworzy właściwie nową rodzinę, mówiąc, że Bóg jest Ojcem, to mówi na innym miejscu. Natomiast jest taka scena, kiedy On naucza i przychodzi do Niego rodzina razem z matką. I wtedy mówią Mu, przyszli do Ciebie matka i bracia. A on wtedy pyta, to tak brzmi czasami to brzmi właśnie tak brutalnie, a którzy jest moją matką i którzy są moi bracia? I odpowiada od razu na to pytanie, pokazując tych, którzy go słuchają. Oto ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. Oni są moją matką, braćmi i siostrami. Nie ojcem, matką, braćmi i siostrami. I to jest zupełnie nowa zasada rodzinności, zupełnie inna. Rodziny wtedy tworzyły takie swoiste klany i Pan Jezus rozbija to właśnie, stwarzając zupełnie nową przestrzeń rodzinną, która wiąże się z tym wspólnym stawaniem przed Bogiem, z jakimś takim, no, z wiarą, z zawierzeniem, z Bogiem, który jest Ojcem, z zawierzeniem i no, posłuszeństwem temu Bogu jako Ojcu. I ta przestrzeń właściwie to naprawdę jest Kościół. Kościół to są ci, którzy stają przed Bogiem z tym zawierzeniem i się dają Mu prowadzić całkowicie jako Ojcu. Przechodzimy do tych części związanych z prośbami konkretnymi. I pierwsza część, jak mówiłem, to są trzy prośby Ty, zwrócone do Boga i oczywiście do Boga, ale w nich chodzi o to, żeby się realizowało właśnie coś Bożego. I pierwsza prośba brzmi: święcie imię Twoje. Proszę Państwa, świętość imienia Bożego, święcie imię Twoje, znowu, proszę Państwa, bardzo ważne tu jest to, że to nie jest tak, że mówimy, że w postaci, powiedzmy, polecenia na przykład, że imię Boże powinno być święcone, jako orzeczenie takiego, powiedziałbym, dogmatycznego, że Boże imię jest święte. Tylko cały czas jesteśmy w tej sytuacji dialogu, więzi z Bogiem, mówienia do Niego. Mówimy do Niego Ty, święcie imię Twoje. Jesteśmy w tej sytuacji więzi. I przypominam, że z Bogiem można się spotkać tylko w tej bezpośredniej więzi ja-ty. Jeżeli mówimy o Nim, to jesteśmy poza żywą relacją i poza tym żywym spotkaniem z Bogiem. I to jest bardzo ważny moment w ogóle w poznaniu Boga. Boga można tylko poznać w żywej relacji. Inaczej się nie da Go poznać. Proszę Państwa, to wezwanie święcie imię Twoje należy chyba do najtrudniejszego z wezwań, które są w całej modlitwie Pańskie. Jednocześnie to wezwanie jest absolutnie kluczowe. Jak jest tak jakoś w ogóle w tym stylu, powiedzmy, pisania biblijnego, że zawsze na początku mówi się to, co jest najważniejsze. Na początku jest to, co najważniejsze. Często nawet łamiąc chronologię. I tutaj podobnie, proszę Państwa, idziemy od tego, co najważniejsze i potem stopniowo jakby schodzimy w dół, konkretyzując to wszystko. I w porządku próśb ta prośba jest pierwsza i najważniejsza. Święcie imię Twoje. W pewnym sensie bym powiedział nawet nie tylko, że jest pierwsza i najważniejsza, ale w niej się zawiera całość i cały sens modlitwy. Tak samo jak mówiłem o tym słowie Ojcze, w którym można streścić właściwie całą Ewangelię, oczywiście nie samym słowie Ojciec, tylko Ojcze w tej sytuacji dynamicznej naszego stanięcia i wypowiedzenia tego. Kiedy się modlicie, mówcie,
Ojcze, właśnie to, ten moment, kiedy stajemy i mówimy Ojcze, ale mówimy w pełni, a nie tylko tak chlapiemy. Tak samo tutaj, proszę Państwa, w tej prośbie, święcie imię Twoje, powiedziałbym, zawiera się cały sens. Wszystko to, co jest potem dalszym jakby rozwinięciem. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, ten tekst jest dosyć trudny, ale spróbujmy to po kolei jakoś tak rozebrać. Mianowicie, jest to prawdziwa prośba. Natomiast nie jest to prośba tego typu, niech ludzie święcą Twoje imię, uwielbiają Twoje imię. My często w modlitwach wypowiada chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jest to oddanie czci Bogu. Jest to rodzaj właśnie uświęcenia Boga. Ale w tej prośbie nie ma powiedziane, żeby ludzie, żeby świat święcił imię Boga. Chociaż w tej prośbie oczywiście to także jest zawarte w tym. Mianowicie, proszę Państwa, tu jest użyta strona bierna. Nie, że my święcimy, czy my, czy ja wyrażam uwielbienie imienia Bożego, ale niech się święci. Święcie imię Twoje. Ta strona, proszę Państwa, taka bezosobowa, czy czasami strona bierna, wyraża to, że to właściwie Bóg dokonuje. Na przykład Pan Jezus, kiedy mówi, napisano, a ja Wam mówię. Jak mówi napisano, nie wskazując na tego, kto napisał, tak samo jak tutaj, święć się, nie mówi, kto ma święcić, tylko święć się. To oznacza, że Bóg ma tego dokonać. Bóg tego ma dokonać. I to jest, proszę Państwa, niezmiernie ważne. Niech się święci imię Twoje, święcie imię Twoje. Chodzi o to, że tą świętość imienia Bożego, to żeby ono było uświęcone, ma dokonać Bóg, a nie my. Oczywiście my mamy mieć w tym udział, ale to, że to ma Bóg dokonać, jest tutaj bardzo ważnym wskazaniem. Proszę Państwa, druga uwaga istotna, wydaje mi się, mianowicie pojęcie świętości. Otóż właściwie istnieją dwa pojęcia świętości. Mianowicie u nas w języku polskim jest tylko jedno słowo święty, czy świętość, natomiast w języku łacińskim czy greckim są dwa określenia. Po łacinie jest sacrum i sanctum. I otóż chodzi o taką rzecz, że przede wszystkim Bóg jest święty w sensie sacrum. To oznacza świętość metafizyczną jakby. Mianowicie jest to takie podstawowe religijne doświadczenie, spotkanie z sacrum, ze świętością. I to jest doświadczenie, które z jednej strony fascynuje, bo świętość jest czymś tak wspaniałym, że przyćmiewa wszystko absolutnie, a z drugiej strony ta świętość jest całkowitą innością i budzi trwogę, potężną trwogę. Tu powiedziałbym, nie ma bohaterów wobec tej świętości. I właśnie jeżeli mówimy o uświęceniu imienia Bożego, to chodzi o, powiedziałbym, o objawienie się świętości Boga. Filozofowie zwykle mówią o transcendencji. Natomiast właśnie w religioznawstwie mówi się o sakrum, o sakralności, albo numinozum. To jest o rzeczywistości absolutnie innej, takiej, która jednocześnie jest ogromnie, jest mocą, która jest w stanie zdmuchnąć jakby ten pozór istnienia, jakim my jesteśmy. To jest doświadczenie powszechne we wszystkich religiach i powiedziałbym we wszystkich epokach człowieka. Dramat nasz, proszę Państwa, polega na tym, że myśmy zostali powołani do istnienia właśnie przez świętego Boga i otrzymaliśmy Jego obraz i podobieństwo. Mamy w sobie ten element sakralny, świętości. I teraz, proszę Państwa, przez to, że człowiek się odciął przez grzech od Boga, w tym momencie każde zbliżenie się Boga do nas budzi trwogę. To się zaczęło od raju, kiedy pamiętamy, Bóg przechodzi się po ogrodzie, już po grzechu Adama. Adam się chowa przed nim. No i Adam się tłumaczy, kiedy go Bóg w końcu znalazł. Adam się tłumaczy, że jestem nagi, dlatego się ukryłem, nie? Że się bał.
A któż ci powiedział, że jesteś nagi? A może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? No i wtedy on się broni w ten sposób. I to niewiasta, którą mi dałeś, ona mi kazała i zjadłem. I tak dalej. I tam jest cały ten dialog tego typu. Ale dla mnie jest ważny ten moment, proszę Państwa, lęk. Bóg się przechodzi. Tam jest jeszcze taki koloryt w tym wszystkim, że jest taki lekki powiew w ogrodzie. Tam szczególnie dla Bliskiego Wschodu, kiedy jest upał i tak dalej, taki lekki powiew jest właśnie takim ożywiającym wiaterkiem, który człowiekowi daje taką ulgę, taką radość. I Bóg wtedy w takim nastroju przechodzi przez ogród Eden, a Adam się boi się. I powiedziałbym, od tego momentu fatalnego grzechu pierworodnego następuje właśnie taki lęk. Ten lęk przemaga. Niemniej, proszę Państwa, istnieje w człowieku i dalej jest zachowana ta świętość, ten obraz, to odbicie, jakby piętno Boże w człowieku. I proszę Państwa, to się wyraża bardzo konkretnie. Mianowicie okazuje się, że człowiek nie może żyć poza przestrzenią sakralną. I to jest bardzo mocna taka teza. Można to obserwować, proszę Państwa, na różny sposób. Człowiek potrzebuje, aby żył i funkcjonował normalnie w przestrzeni sakralnej. U pierwotnych ludów, kiedy ludzie wędrowali, to się przejawiało w ten sposób, że proszę Państwa, jak taki lud wędrował i szedł gdzieś w jakimś nowym teren, i starał się jakby swoją przestrzeń zagospodarować, to zaczynało się, proszę Państwa, od tego, że oni szukali tak zwanej osi świata, axis mundi. To było miejsce dla nich święte, które oznaczało styk nieba i ziemi. Tam najczęściej wbijali jakiś pal czy coś, czy świątynie budowali, czy coś tam takiego było. To było miejsce święte. I to miejsce, to axis mundi, stawało się punktem odniesienia, wokół którego budowało się całą rzeczywistość. Wioskę czy zamieszkanie i potem odpowiednio jakby ta przestrzeń się tworzyła. To jest charakterystyczne. I proszę Państwa, tak w istocie, proszę Państwa, jest. My potrzebujemy tej osi świata. To na różny sposób, to także dotyczy każdego z nas. Każdego osobiście. Święty Augustyn wypowiada te piękne słowa, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Nie? Boże, stworzyłeś nas jako skierowanych ku sobie i niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie. Każdy człowiek potrzebuje tego sakrum, które by spotkał, aby znalazł uspokojenie. Natomiast, proszę Państwa, z tą świętością jest w ten sposób, że my budzi lęk, jak mówiłem, a jednocześnie jest konieczna. I tu rozgrywa się cały dramat, mianowicie świętość, żeby się zbliżyć do świętości, potrzebuje czystości. I zawsze, jeżeli ktoś się zbliżał do sakrum, to musiał być czysty, musiał się oczyścić. Tak są obrzędy oczyszczenia w różnych religiach, u Żydów też były takie obrzędy oczyszczenia, przystąpienie do świętości. Na przykład podczas mszy świętej też jest obmycie rąk przed konsekracją, przygotowanie darów i potem jest obmycie. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego, nie? Mówi kapłan, nie? Obmywając ręce. Bo teraz przystępuje do świętości. Jest ten gest oczyszczenia, obmycia jest bardzo ważny. Nie można do świętości przystąpić nieczystym. I teraz, proszę Państwa, dlatego świętość jest wymagająca i też budząca trwogę. Natomiast, tak jak mówię, człowiek koniecznie potrzebuje w tej świętości żyć. I proszę Państwa, dzisiaj, szczególnie tutaj u nas, bo to jest problem raczej chyba, powiedziałbym, zasadniczo kultury zachodniej, a nawet konkretnie Europy, powiedział, mianowicie to kompletna laicyzacja jakby, której dominuje to, co bym nazwał agnostycyzmem. Mianowicie jakby w opozycji do tego wymagania człowiek się jakby spróbuje usprawiedliwić
ten sposób i no właściwie to nie wiadomo, kim ten Pan Bóg jest. My właściwie nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, zbadać, rozumieć. Więc po prostu no nie wiem, jak to jest. Nie? I w związku z tym jestem od tego wolny. I to jest, proszę Państwa, taka ucieczka od świętości. Rodzajem, jest to rodzaj, powiedziałbym, zanegowania świętości w sobie. Natomiast, proszę Państwa, to pragnienie i potrzeba świętości jest nieubłagalne. Tu nie ma zmiłuj. Nie tak, to inaczej. Proszę Państwa, ile dzisiaj jest idoli, ile dzisiaj jest kreowanych świętości przez ludzi, to, proszę Państwa, na każdym miejscu. To gołą ręką pokażę. Ile jest tych idoli? Ideologie różne, uwielbienie państwa jakiegoś, nie? Rasy. Ideologia takie, także show business na przykład, ile tak się gwiazdeczek, mega gwiazdek tworzy tam, a to wszystko jest takie po prostu. Zresztą ta rozrywkowa muzyka bardzo często przypomina właśnie takie obrzędy, właśnie jakieś takie religijne, kultyczne. Pojawiają i dym, i światło, i takie, to wszystko ma taki charakter jakby właśnie jakiegoś kultu wręcz. Coraz bardziej. To jest naprawdę, wręcz jak Państwo porównali to na przykład z obrzędami religijnymi jakichś ludów pierwotnych, no to tak wypisz, wymaluj to samo. Nie? I to widać, jak ci ludzie, zresztą ta rytmika cała, i to oni, to jest wyraz pragnienia tego świętości w sposób ewidentny. Oni tylko niestety nie wiedzą, co robią najczęściej. To znaczy, nie jest tak, że oni to robią, bo to jest bardzo potrzebne, nie? Ale robią to w sposób zupełnie nieprzemyślany, głupi, nieuświadomiony. Inną formą, powiedziałbym, ucieczki od świętości, proszę Państwa, zupełnie przeciwną od agnostycyzmu, jest, proszę Państwa, fanatyzm. Fanatyzm idzie inaczej. Fanatyzm wie, że jest świętość, tylko fanatyzm nie jest w stanie jakby wytrzymać potęgi wielkości świętości i stara się tą świętość jakby ująć, jakby skonkretyzować. I dlatego bardzo precyzyjnie, konkretnie nazywa coś świętością, zatacza krąg tej świętości, precyzyjnie określa, jaki jest Bóg, kogo Bóg kocha, kogo nie kocha i tak dalej, kogo odrzuca, kogo potępia. Ten Bóg staje się taki właśnie familiarny. Mówiliśmy wcześniej o tym, o tej tendencji do takiego zamykania się w kręgu familiarnym. Właśnie fanatyzm ma to do siebie, że próbuje tego Boga jakby ująć konkretnie. To jest, proszę Państwa, bardzo wyraźne. Na przykład u Świadków Jehowy bardzo jest taki antropologiczny obraz Boga. Bardzo wyraźnie. Jak Państwo z nimi rozmawiali i się zastanawiali, zobaczyli na obraz Boga, to on jest bardzo taki antropologiczny. To znaczy wzorowany na obrazie człowieka. I bardzo mocno się tego trzymają. Bo w zapleczu jest lęk przed prawdziwą świętością, która rozwala całe te wszystkie obrazy. Natomiast Bóg jest absolutnie inny. I na przykład ta sprawa, która ostatnio tak wybuchła, mianowicie, że papież przypomniał, że nie można używać tego Boga, imienia Jahwe tak w wypowiadaniu gdzieś tam w kulcie, także w pieśniach i tak dalej, wiąże się właśnie z tym, z tą prawdą, że Boga nie można nazwać jakimś imieniem, nie można go zamknąć w jakimś imieniu czy czymkolwiek, bo on wszystko rozsadza. Nie mieści się w tym. Imię Boże jest tajemnicą. To, że on podał Mojżeszowi takie brzmienie, to jest jeden, powiedzmy, po ludzku biorąc, to jedno ze sposobów nazywania Boga. Mówiłem, że my nazywamy go Ojcem. I to jest imię Boga, objawionego przez Chrystusa. Natomiast też w tym imieniu się wszystko nie zawiera. Bo imię Boga jest większe, nie da się go zamknąć. Natomiast fanatyzm próbuje jakby próbuje ująć to imię, myśli, że wie, kim jest Bóg, rozumie Boga, ale ten sposób go zamyka. I wtedy w tym podejściu fanatycznym właśnie to my święcimy Boga, my czcimy Boga, bo my wiemy, kto to jest Bóg, wiemy, jak go należy czcić i tak dalej, my wszystko wiemy. Natomiast w tej prośbie święć się imię Twoje, to znaczy spraw, aby Twoja prawdziwa świętość
no, objawiła się przede wszystkim i aby była uznana, przyjęta i zrozumiana, jakby to jest prośba, że to Bóg ma zrobić, a nie my. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Przywiązanie do własnego wyobrażenia świętości często owocuje właśnie taką ciasnotą. To koresponduje, proszę Państwa, z tym obrazem nieba, o którym próbowałem mówić. To jest bezkres, który się nie da ani pojąć, ani ogarnąć, ani jakkolwiek zawrzeć w czymkolwiek. To przerasta wszystko. To samo dotyczy świętości Boga. I proszę Państwa, w naszym życiu też jest tak, że kiedy my stajemy przed Bogiem, stajemy przed tym, który nas całkowicie przerasta i którego mamy, każdy z nas ma fałszywy obraz Boga. Nie ma takiego człowieka, który by miał prawdziwy, jedyny, słuszny obraz Boga. Każdy obraz Boga jest fałszywy, bo po prostu Boga się nie da zawrzeć w jakimkolwiek obrazie, a my, powiedziałbym, od strony praktycznej potrzebujemy taki obraz w sobie nosić. My go, że tak powiem, ciągle, stale jakby poprawiamy, polepszamy. Powinien się rozwijać ten obraz w nas, nie? Ale nigdy nie jest absolutem. I teraz, jeżeli człowiek się uchwyci takiego obrazu i powie, że to jest właśnie święty Bóg, to jest, dokonuje jakiejś właśnie takiego zamknięcia, czegoś fatalnego. I tu się zaczyna właśnie tak naprawdę pogaństwo. Natomiast na czym polega świętość Boga biblijnego, który się objawia? Otóż, proszę Państwa, to trzeba by było w Starym Testamencie prześledzić. Mianowicie Bóg wybrał sobie naród, specjalny naród, nie dlatego, żeby temu narodowi tam, powiedzmy, specjalnie okazywać łaskę i go tam forować w przeciwieństwie do innych. Nie. Zrobił to dlatego, żeby ten naród wprowadzić jakby w misterium, w tajemnicę Boga prawdziwego i żeby ten naród przekazał tą tajemnicę dalej. To jest naród kapłański, naród święty, który miał świadczyć o świętości Boga, o tej absolutnej inności, o prawdziwej właśnie naturze tej świętości Boga. I proszę Państwa, w historii Izraela są takie różne etapy, wiemy. Jest ten etap niewoli, to co Pani Świderkówna między innymi pisała tutaj. Nie? Żydzi za czasów jeszcze królestwa w Judei i w Samarii, oni po prostu czcili Jahwe, oczywiście nie chcieli go opuszczać, ale jednocześnie mieli tam swoich bogów, jakieś wzgórza, jakieś takie. To właśnie pani profesor pisała. I Bóg przeciął to wszystko, uważając, że oni w ten sposób bezczeszczą Jego imię, bo powinni dać świadectwo o świętości, natomiast tego nie dawali. Wtedy nastąpiła ta niewola babilońska, jak ją nazywamy. I tam dokonało się oczyszczenie pojęcia Boga, rozumienia świętości Boga. Oni tacy wrócili. Potem jeszcze ten drugi moment, właśnie to, co mówiła z tych, które jest opisane w księgach machabejskich, że była próba z kolei narzucenia Żydom takiej wspólnej religii, która była wtedy w świecie helenistycznym. Natomiast oni wtedy odpowiedzieli powstaniem, obroną Boga i wtedy się wykrystalizowała to pojęcie Boga jedynego Boga, który jest absolutną świętością, absolutną transcendencją wobec tego, co jest. W związku z tym nawet nie można tego imienia Boga wypowiadać. Stąd właśnie, tak jak ona opisuje, dla pogan było to przerażające, że Żydzi czczą coś czy kogoś, kto nie ma imienia, który nie ma wyobrażenia, jest taką pustą przestrzenią, coś przerażającego dla pogan. Natomiast Żydzi właśnie, Żydzi zaczęli po prostu, no, dla czystości wiary byli w stanie, tej wiary, byli w stanie oddać życie i oddawali to życie rzeczywiście. I Bóg się domaga od Izraela, jak Państwo by zobaczyli w księgach prorockich, na przykład u Izajasza, czy Ezechiela, czy Ozeasza, domaga się świadectwa świętości Boga. Oni mają zaświadczyć o świętości Boga, głosić tą świętość Boga przez sprawiedliwość swojego życia. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, jest bardzo ładny taki fragment u Jeremiasza, ja go przytaczam i może przeczytam. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Bo to mieszkanie na tym miejscu będzie miało sens.
Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, jeżeli będziecie się kierowali wyłącznie sprawiedliwością, jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemców, sieroty i wdowy, jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach, nieprawda. Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, chodzi o świątynię w Jerozolimie, nad którym wzywano mojego imienia i mówicie, oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia. Ja to dobrze widzę, wyrocznia Pana. Chodzi o taką rzecz, proszę Państwa. Bóg mówi do Izraela tak, jesteście moim narodem wybranym, ale to wybranie, to prawdziwe błogosławieństwo, które wam daje, jest uwarunkowane jednym, że staniecie się święci w sensie sprawiedliwości. To jest drugie pojęcie świętości. I tylko wtedy będziecie dawać prawdziwe świadectwo o mojej świętości. I wtedy otrzymacie to błogosławieństwo i będziecie dalej w tym samym miejscu, będziecie mogli żyć spokojnie. Natomiast jeżeli wy tak naprawdę kradniecie, oszukujecie i tak dalej, a potem przychodzicie, jesteśmy w świątyni pańskiej, jedynego Boga, Boga najmocniejszego, Boga Jahwe i tu jesteśmy bezpieczni, to to jest obłudne, to jest nieprawdziwe. I proszę Państwa, Bóg właśnie dlatego, żeby pokazać, że ze świętością nie można sobie ze świętości szydzić, nie? Albo nie można tutaj ją oszukiwać, albo próbować ją wykorzystywać jako moc dla siebie, dla ochrony swojego życia, tylko bez nawrócenia swojego serca. Bóg niszczy, powoduje, prowadzi do zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Ona leżała odłogiem przez kilkadziesiąt lat. Opuszczone miasto, zupełnie zrujnowane, tak? Wiele innych miast starożytnych. I dopiero po latach, kiedy nastąpiła jakby taka głęboka refleksja u Izraelitów, oni odkryli prawdę o Bogu, Bogu wtedy już jedynym dla nich, oni mogli wrócić i odbudowywać świątynię. Następuje taki proces oczyszczenia. Ważne dla mnie, proszę Państwa, jest to, że świętość Boga, ta sakralność Boga jest związana jednocześnie ze świętością w pojęciu sprawiedliwości. I tego Bóg się domaga od Izraela. Dlatego potem mówi, że On sam zatroszczy się o świętość swojego imienia. I proszę Państwa, to co tutaj odnosiło się do Izraela, odnosi się także potem dalej do nas. To, że Bóg sam się zatroszczy o świętość swoją, świętość swojego imienia, w pełni wypełnia się w osobie Jezusa. To On przychodzi i On uświęca imię Ojca. Proszę Państwa, to jest bardzo ładny taki dialog Jezusa z Ojcem w formie modlitwy w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Nadeszła godzina, by został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostaje samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto chciałby zaś mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. I dalej. Teraz dusza moja doznaje lęku i cóż mam powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtedy rozległ się głos nieba, już sławiłem, jeszcze wsławię. Proszę Państwa, to prawdziwe uświęcenie imienia Bożego dokonuje się w tym geście absolutnego posłuszeństwa Syna Bożego jako człowieka w stosunku do Boga. To, co się dokonuje potem ostatecznie na krzyżu. Chrystus w imieniu człowieka oddaje prawdziwą, autentyczną do końca cześć Bogu. Uświęcić imię Boga w swoim życiu oznacza uznać absolutne pierwszeństwo Boga przed wszystkim, nawet
nawet przed własnym doczesnym życiem. Kto chce zachować swoje życie, ten straci. Święcenie, uznanie świętości imienia Boga wymaga najdalej posuniętego zaangażowania w więź z Bogiem, aż do oddania życia. Syn mówi, syn sławia imię Ojca, a jednocześnie Ojciec otacza chwałą Syna. Uświęcenie imienia Bożego nie służy tylko samemu Bogu, ale w tym uświęceniu, proszę Państwa, chodzi o przywrócenie prawdziwego porządku życia. Porządku, który ma swoje źródło w Bogu, który jest świętością i jest źródłem prawdziwego życia, życia wiecznego, właśnie świętości. Proszę Państwa, to wezwanie do uświęcenia imienia Bożego jest, ono, proszę Państwa, wypowiada je bardzo mocno Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy i wzywa nas do takiego uświęcenia Boga. Tutaj ten tekst jest szerszy troszeczkę, ale ja Państwu pokażę ten tekst, w którym Pan Jezus do tego wzywa dosyć jednoznacznie. Tutaj to jest Ewangelia Świętego Jana w modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa w 17 rozdziale. Tam czytamy w ten sposób. Nie tylko za nimi proszę, czyli nie tylko za apostołami, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyli we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w nich, w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tak samo jak Izrael był posłany, był wybranym narodem po to, aby objawił świętość imienia Bożego, tak samo i my jesteśmy powołani do tego, żeby przekazać, dać świadectwo o świętości Boga. By świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, trzeba zobaczyć, święty Bóg, jednocześnie Bogiem Sprawiedliwym, podwójne znaczenie świętości. Świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Tutaj wcześniej mówi, chyba w odniesieniu do apostołów, aby... Zaraz. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Już nie jestem ze świata, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Teraz tutaj jest taka prośba, że uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Chodzi o taką rzecz, że on mówi, nie proszę o to, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od zła. Proszę Państwa, prośba o święcie imię Twoje jest naprawdę prośbą o to, aby ta prawda o Bogu, który będąc świętością i budząc w nas po grzechu pierworodnym zarówno fascynację, jak i trwogę, objawiła się w pełni jako prawda o absolutnej miłości, która nas całkowicie ogarnia. Miłości, która jest sprawiedliwością, jednocześnie jest prawdą. I jeżeli my przez tą sprawiedliwość i świętość Boga zostajemy uświęceni, odrodzeni, przemienieni przez przemianę serca, otrzymujemy udział w tej świętości, mamy udział w tej pełni życia. Ta modlitwa jest modlitwą, święcie imię Twoje jest prośbą człowieka, który żyje na tym świecie, w związku z tym żyje w tym jakimś takim chaosie tego świata. Jest prośbą o to, aby Bóg objawił sens i pełnię świętości swojego imienia, po to, aby jednocześnie, abyśmy sami mieli udział w tej świętości. Ja maluję taki obraz tutaj, mówiłem o tym, jak
gdy mówimy Ojcze nasz, tu jesteś w niebie, że stajemy przed niebem, które jest rozgwieżdżone. Ta prośba o to, żeby się święciło imię Boga, to jest taka prośba, którą, jeżeli byśmy dalej ten obraz rozwijali, jest prośbą o to, żeby wzeszło słońce, które oświeca cały świat i powoduje, że z tej krainy mrocznej nagle wyłania się całe życie. No rzeczywiście u nas słońce, światło daje życie. Święcie imię Twoje to jest jakby prośba o to, żeby Bóg objawił swoje imię, wzeszło słońce i to słońce rozgrzało, rozświetliło cały świat, dając mu życie. Chwała Boża, która rozbrzmiewa w Królestwie Bożym, to nie jest, powiedzmy, oddawanie czci komuś, bo się mu należy, ale to jest, powiedziałbym, pełnia życia. To jest chwała Boża, to jest pełnia radości życia. Tak jak świat oddaje cześć Bogu przez to, że żyje, że pulsuje życiem, tak samo właśnie ta chwała Boża jest pełnią życia. Właśnie wtedy, jak o poranku wstaje słońce i nagle wszystko się budzi i wszystko żyje, wszystko pulsuje. To tak obrazowo można by streścić, przy czym tym warunkiem jakby objawienia się tej świętości, ale takiej jaka jest, a nie taka jak my sobie wyobrażamy, jest czystość naszego serca. Bo do świętości Bożej, wzywając świętość Bożą, jednocześnie musimy pamiętać o potrzebie czystości naszego serca. Kiedy mówimy do Boga, przyjdź Królestwo Twoje, o co tak naprawdę prosimy, o co chodzi? Otóż Królestwo Boże jest centralną nowiną, którą Pan Jezus przynosi. Pierwsze zdanie, jakie wypowiada w Ewangelii świętego Marka, brzmi w ten sposób. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Podobnie w Ewangelii słyszeliśmy takie swoiste podsumowanie, to jest w ósmym rozdziale Ewangelii Łukasza. Podsumowanie, takie charakterystyczne dla Łukasza, który mówi, zaraz to zacytuję, ale to jest mniej więcej to samo. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. Ewangelia Pana Jezusa dotyczy właśnie Królestwa Bożego. To nie jest Ewangelia o czymkolwiek, tylko o Królestwie Bożym. I o to właśnie prosimy w tej modlitwie pańskiej. Jest to modlitwa skierowana do Boga, by Jego Królestwo stało się naszym udziałem, aby ono zapanowało. To, co ono sobie nosi, stało się naszym udziałem. Jeżeli wrócimy do tego obrazu, który ja tam próbowałem malować i mówiłem o tym, że prośba o święcie imię Twoje jest prośbą o to, żeby na tym niebie, w tym ciemnym niebie, na to niebo wstąpiło słońce, wzeszło słońce i oświeciło cały świat. O tyle w prośbie o Królestwie Bożym chodzi o to, żeby to światło słońca rzeczywiście rozgrzało i dało życie temu, co jest na ziemi, temu wszystkiemu, co istnieje. Bo niestety światło czasami ma taki charakter, powiedziałbym, okrutny, bo wydobywa na światło to, co chcemy ukryć. W Ewangelii świętego Jana Pan Jezus mówi o takiej trudności, jaką ludzie mają. Tak czytamy w trzecim rozdziale. A rząd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Nie tylko trzeba, żeby to światło zajaśniało, aby dało ciepło, ale jeszcze potrzeba w sercach ludzi przemiany, która pozwoli im się otworzyć na to światło i spowodować, że ono też będzie światłem wewnętrznym w nich, że ich samych rozświetli. Właśnie to przyjęcie tego światła i zapanowanie we wszystkich. Bo jest niestety tak, właśnie nie, ludzie bardziej umiłowali ciemność. Jest jakiś lęk przed odsłonięciem tego grzechu. On się zaczyna od Adama. Pamiętamy, w ogrodzie rajskim on się chował przed Bogiem. Bał się Boga.
właśnie tego, który jest światłością. Królestwo Boże jest królestwem prawdy, dlatego jest królestwem światła. Jeżeli prosimy o nie, to znaczy prosimy o to, żeby prawda zapanowała, ale też musimy prosić jednocześnie o wewnętrzną dyspozycję do tego, żeby tą prawdę przyjąć. A to, proszę Państwa, nie jest łatwa sprawa, to jest bardzo trudne. Przyjąć prawdę, taka jaka jest, jest bardzo trudną sprawą. Tak naprawdę to tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie dojść do całej prawdy. Ta prośba z istoty swojej jest istotą, jest prośbą dotyczącą przyszłego królestwa, to, które ma przyjść. Jest prośbą skierowaną do Boga o finalne oczyszczenie, odrodzenie człowieka. To jest prośbą eschatologiczną. Zresztą wszystkie te prośby modlitwy pańskiej w istocie są prośbami eschatologicznymi. I tutaj, proszę Państwa, taka jest, powiedziałbym, istota chrześcijanina, że on szuka tak naprawdę Królestwa Bożego. Pan Jezus mówi w Ewangelii tak: nie martwcie się zatem, nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. Bo to wszystko poganie zabiegają. Mówiliśmy o tym, że w relacji pogan do Boga, do bóstwa, jest właśnie jakaś taka prośba o to, aby te siły boskie, boskość, to sakrum, wspierało ich, aby pomogło im żyć, albo przynajmniej, żeby się jakoś na nich nie złościło, czy nie, ich nie niszczyło. I to zatroskanie o to, żeby żyć tutaj tym życiem, żeby nam się tutaj dobrze powodziło, to jest zasadnicze zatroskanie. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Ja już to cytowałem wcześniej. Proszę Państwa, ta zmiana perspektywy, zmiana sposobu patrzenia, która jest możliwa dzięki zrozumieniu, doświadczeniu tego, że Bóg jest miłością. W związku z tym pojawia się taka nadzieja, że tak naprawdę prawdziwym naszym domem jest dom u Boga Ojca. Kiedy człowiek właśnie nastąpi w nim ta przemiana, zmienia się zupełnie optyka, sposób patrzenia. Ja to nazywam czasami przewrotem kopernikańskim w duszy. Tak jak się zmienił sposób patrzenia na świat, wszechświat właściwie, kosmos, jaki zrobił Kopernik, tak samo i w nas zmienia się punkt ciężkości. Pamiętamy, że wcześniej uważano, że Ziemia jest w środku świata, a wszystko dookoła tam Ziemi krąży. Kopernik powiedział, że to Słońce jest w środku, a Ziemia i inne planety krążą dookoła Słońca. I tu podobnie, nie? Jeżeli my na naturalny sposób patrzymy i jakby kręcimy się wokół tego, co tutaj jest, i to jest najważniejsze, i troszczymy się przede wszystkim o to, i to nas zajmuje, to jest punkt ciężkości naszego myślenia. O tyle w myśleniu chrześcijańskim jest inaczej. Punktem ciężkości jest finał, jest to Królestwo Boże zrealizowane już w domu Ojca. A to, co tutaj jest, jest drogą do tego. Zmiana punktu ciężkości, także zmiana od razu perspektywy patrzenia. Królestwo Boże ostatecznie jest królestwem eschatologicznym. Natomiast jego tajemnica jest obecna w życiu ludzi, w społeczeństwie. Ono się przejawia na różny sposób. Jest cała historia biblijna właściwie, która mówi o jakiejś obecności tego Królestwa Bożego. Bóg wychowuje Izraela przez swoją bliskość. I właściwie obecność Królestwa Bożego na świecie to jest nie mniej, nie więcej, tylko obecność Boga wśród nas. Jego tajemnicza obecność. Takim ważnym momentem było wyjście z Egiptu i wędrowanie przez pustynię, kiedy Bóg był obecny wśród Izraela. I oni to zawsze w swojej historii uważali za czas taki wyjątkowy, wyjątkowy czas.
którym Bóg był obecny. I to jest czas szczególnej obecności Boga i tego Królestwa. Potem to się w historii Izraela przekształcało. Był ten czas tak zwanych sędziów. Królestwo Boże było obecne oczywiście przede wszystkim przez tych charyzmatyków, których nazywano wtedy sędziami, którzy pilnowali jakby całości, ale oni nie mieli wtedy jeszcze takiej organizacji państwowej ścisłej, raczej był taki układ plemienny i taka luźna wspólnota. I w pewnym momencie Izraelici, którzy doświadczali różnych napaści innych ludów, zapragnęli stworzyć państwo bardziej zwarte, które no, byłoby w stanie odpowiedzieć na te ataki. I z taką prośbą zwrócili się do Samuela, ostatniego właśnie z tych sędziów. I on wtedy im odpowiedział z takim pewnym smutkiem. A może tutaj przeczytam. Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził tak, jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili, daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. I Bóg się zgadza na to, że no, Izrael wybiera sobie króla, tam daje prawa królewskie. No i potem mają takie doświadczenie z tym królem różne. Natomiast ważne jest to, że i to jest ciekawe, że Bóg uwzględnia nasze pragnienia, chociaż nie są one często ani mądre, ani zgodne jakby z Jego wolą. Ale potrafi to uwzględnić w swoim planie zbawczym. I rzeczywiście to uwzględnia w historii Izraela. Potem Dawid stanie się takim wzorem króla i jakąś zapowiedzią Mesjasza, dobrego króla, który będzie pasł ten lud Boży. Także to nawet, czego Bóg jakby nie chciał, stało się także narzędziem do budowania tego królestwa. Król jest pomazańcem pańskim, zasiadającym po prawicy Boga, sprawującym Jego władzę. Król Izraela staje się właśnie zapowiedzią przyszłego Mesjasza, tego, który wprowadzi prawdziwie Królestwo Boże. Bardzo ładnie psalmy 2 i 110 na ten temat mówią. Przecież ja ustanowiłem swojego króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie, tyś synem moim i ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, jak naczynie garcarza ich pokruszysz. Od razu to jest związane z takim marzeniem i pragnieniem Królestwa Mesjańskiego, Mesjasza, który mocno będzie trzymał władzę i pokona także obce narody. Izrael był dosyć małym narodem, no i tak zawsze był w takim kompleksie jakiejś swojej małości i zawsze był w takim lęku, że zostanie zdominowany. W każdym razie ten eksperyment z Królestwem, takim Królestwem Bożym, realizowanym poprzez konkretne Królestwo, się źle skończył dla Izraela. Przede wszystkim Królestwo się rozpadło na dwa Królestwa, północne i południowe. I potem oba Królestwa popadły w niewolę, zostały zniszczone. Pierwsze Królestwo północne, a potem południowe. I kiedy Izrael wrócił już do Jerozolimy, do Palestyny, to już więcej nie miał żadnego królestwa. Już nie było potem żadnego królestwa Izraela. Zawsze byli pod władzą innych królów. Jeżeli można było mówić o królestwie, to zupełnie w innym wymiarze, właśnie w takim wymiarze religijnym. Dlatego wtedy wielkie znaczenie w Izraelu miał arcykapłan, ten, który był przełożonym religijnym. Z tym królestwem, proszę Państwa, jest trochę tak, jak w przypowieści o synu marnotrawnym, właśnie ta historia z synem, który no, miał wspaniały pomysł na
swoje życie i postanowił go zrealizować. Ojciec mu na to pozwolił, no i oczywiście skończyło się to tragicznie. Skończyło się to tragicznie, także dopiero potem, po tym tragicznym doświadczeniu, on wrócił do ojca. W Izraelu w każdym razie cały czas przez wieki istniało to wielkie pragnienie i to wszystko, co się dokonało, także różne zapowiedzi proroków wskazywały na to, że przyjdzie Mesjasz, który zaprowadzi prawdziwe Królestwo na ziemi, Królestwo Boże. Ale jednocześnie w tym wszystkim odbija się taki obraz Królestwa właśnie w oparciu o Królestwo, jakie oni obserwowali, jakie były na świecie. Tyle tylko, że ten Mesjasz, ten władca miał być sprawiedliwy, uczciwy, mocny i tak dalej. Także miał być człowiekiem sprawiedliwym i tym się właściwie ono różniło od tych królestw innych. Natomiast kiedy przychodzi Pan Jezus, okazuje się, że to zupełnie co innego, o czymś innym On mówi. To bardzo ładnie wychodzi w dialogu z Piłatem przed ukrzyżowaniem. Myślę, że warto przeczytać ten fragment. Wtedy powtórnie przyszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest to. Piłat zatem powiedział do Niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Królestwo, które przynosi Chrystus, które głosi, jest królestwem prawdy, i jest w pewnym sensie oczywiste dla tych, którzy są z prawdy, tych, którzy się otwierają na prawdę. Inaczej to Pan Jezus mówiąc o owcach, nie? Moje owce znają mój głos i idą za mną. I zrozumienie zupełnie innej natury Królestwa Bożego jest niezmiernie ważne. To między innymi owocuje tym, że święty Paweł zupełnie spokojnie każe chrześcijanom modlić się za władzę taką, jaka jest. A była to wtedy władza pogańska i to często taka władza, która prześladowała. Dlatego, że wiedział, że to królestwo tutaj na ziemi jest tylko organizacją, która ma zapewnić porządek i pokój w takim zwykłym życiu. I tylko w tych warunkach pokoju można naprawdę rozwijać się, także rozwijać swoją wiarę. I dlatego święty Paweł każe się za nich modlić. Nie martwi się tym, że ta władza nie jest władzą chrześcijańską. Potem takie troski, powiedziałbym, się pojawiają w wielu momentach historycznych. Królestwo Jezusa nie jest tego świata. Nie należy go szukać w żadnym konkretnym państwie. Żadne konkretne państwo nie realizuje tego królestwa. I żadne konkretne państwo na świecie, nawet gdyby to było państwo ogarniające cały świat, nie będzie w stanie naprawdę zrealizować tajemnicy tego królestwa. Niestety nieporozumienie odnoszące się do tego Królestwa Bożego w historii chrześcijaństwa miało fatalne skutki, bo były różne próby jakby realizowania tego królestwa. Doświadczeniem jest tak zwane państwo kościelne, papieskie, które istniało na terenie Italii, obejmowało jakąś tam część i to środkową część. Istniało ponad 1000 lat to państwo. Ono w takim pojęciu papieży zapewniało im suwerenność. No i dlatego też papieże tego bronili. Natomiast to państwo niestety rządziło się takimi prawami jak inne państwa. I różnie tam bywało właśnie. Ostatecznie w XIX wieku Garibaldi zlikwidował to państwo. Został wtedy obrzucony klątwą, tam uznany za masona i tak dalej, najgorsze rzeczy.
No, faktem jest, że zdobył to państwo kościelne, i ono było w środku, więc żeby Italię zjednoczyć, to trzeba było, że tak powiem, no, to państwo też włączyć do tej Italii. No i wtedy w XIX wieku zostało zlikwidowane to państwo kościelne. Papież się zamknął na Watykanie. Natomiast historia jest taka, że po kilkudziesięciu latach właściwie papieże Bogu dziękują, że tak się stało. Wtedy go tam klątwą obrzucali, a dzisiaj błogosławią Boga za to, że nie mają na głowie normalnego państwa. No tam coś 40 hektarów terenu, to też państwem się nazywa, ale to nie jest żadne państwo, po prostu taki teren, który zarządzanie 40 hektarami, czy ilość tam to, czy 400 hektarami, już teraz nie wiem ile, ale w każdym razie to jest mały teren w Rzymie, no to jest zupełnie co innego niż normalne państwo. Okazuje się, że także nawet jeżeli Kościół jakieś państwo tworzy, były też takie państwa, czy państewka, w którym rządzili biskupi na przykład, nie, czy tak w Niemczech na przykład było też. I też były fatalne doświadczenia ludzkie. Niestety też musiała być policja, jakaś przemoc, i wojsko i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym naprawdę. Ale niemniej przez historię ileś razy się to powtarzało. A ja mam wrażenie, że ciągle istnieje takie marzenie o Królestwie Bożym na ziemi. Ciągle tam w ten czy w inny sposób się odradza. Ono się odradza, proszę Państwa, nie tylko w chrześcijaństwie, ale jak się okazuje też w islamie, to w sposób szczególny, chyba mocniej niż w chrześcijaństwie. Ale także u ludzi świeckich, bo komunista, proszę Państwa, to nic innego jak Królestwo Boże zrealizowane na świecie tak naprawdę. W takim formie laickiej, ale też. No i też to było wielkie marzenie, i które spowodowało tragedię taką, największe nieszczęścia, największe zbrodnie, jakie w ogóle historia zna. Marzenie o Królestwie właśnie doskonałe. Okazuje się, że tego się nie da wprowadzić w ten sposób i zrealizować. Ono jest nie z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Trzeba to bardzo dobrze zrozumieć. I warunkiem wejścia do Królestwa Bożego, proszę Państwa, jest przemiana serca. Jest nowe narodzenie, jak to Pan Jezus nazywa w rozmowie z Nikodemem. Zaprawdę powiadam Ci, jeżeli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem oczywiście wtedy się spodziewał, że Pan Jezus mu powie, co ma robić, tak, ten młodzieniec bogaty, który przyszedł do Pana. Co ja mam robić, żeby osiągnąć to Królestwo, wejść do Królestwa? No co mam robić? Jak to się robi? Nie? Czy mogę powtórnie wejść do łona swojej matki? Pyta konkretnie. Pan Jezus się tak trochę mu dziwuje. Mianowicie on oczywiście mówi tutaj o tym nowonarodzeniu, bo to jest taka prawda, tak jak przy narodzeniu myśmy nic nie robili. To nie myśmy się sami rodzili, to znaczy sami z siebie żeśmy siebie rodzili, tylko ktoś nas urodził i nie było w tym żadnego naszego osobistego jakiegoś takiego wkładu, naszego wysiłku. A żeśmy się urodzili, tak samo jeżeli chodzi o Królestwo Boże, my musimy być na nowo narodzeni. Tyle tylko, że w tym wypadku z naszej strony musi być zgoda, przyjęcie tego, otwarcie się na to nowe narodzenie. Natomiast samo narodzenie nie dokonuje się naszym wysiłkiem. Ono jest darem. Wejście do niego dobrze oddaje właśnie to narodzenie się. Chodzi o narodzenie się z wody i z ducha, jak Pan Jezus mówi. Oczywiście odnosi się to do Chrztu Świętego, do sakramentu. Ale ten sakrament, proszę Państwa, jest misterium. I nie należy znowu tego utożsamiać z samym obrzędem Chrztu Świętego. Pan Jezus mówi tak dalej do Nikodema. Zaprawdę powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić. Wiatr wie tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nie da się tego samemu zrobić. To się dokonuje przez to, że duch człowieka ogarnia. Przyjmujemy Ducha Świętego, który
który działa swoją własną mocą. Trzeba, mówiąc inaczej, jakby dać się owionąć, jakby owładnąć temu duchowi. Trzeba, ale dlatego trzeba jakoś umieć wypuścić siebie z ręki. Przez całkowite zawierzenie, oddanie się, powierzenie się. Ale w tym celu trzeba się uwolnić od lęku, który powoduje, że my kurczowo chcemy trzymać i kontrolować wszystko, co się w nas dzieje. Być panami siebie, kierować sobą. Jednocześnie jest taka rzecz, u nas jest ogromny lęk przed tym, co niewiadome. Wiatr wieje, kędy chce, szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z tymi, którzy się narodzili właśnie z ducha. A my chcemy wiedzieć, co nas czeka, jak to będzie i tak dalej. Chcemy to widzieć, chcemy mieć tą wizję tego. I bardzo jest trudno zrezygnować z tego, z tej przewidywalności wszystkiego, z tego, że my to musimy wiedzieć, jak to będzie. Niestety Królestwo Boże nie jest stąd, rządzi się zupełnie innymi prawami, jest czymś, czego nie znamy i dlatego, żeby do Niego dojść, to musimy iść drogą, której nie znamy i dlatego musimy się powierzyć przewodnikowi, który zna tą drogę, sami jej nie znamy. I ta rezygnacja z własnych wyobrażeń na temat Królestwa jest czymś, no takim powiedziałbym, fundamentalnym. Jeżeli próbujemy robić coś według swoich najszczytniejszych ideałów, zawsze to, proszę Państwa, się rozwali. Tak było właśnie z tymi wysiłkami budowania Królestwa Bożego na świecie. I tak jest także w indywidualnym wymiarze życia. Prośba, aby przyszło Królestwo Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, wyraża pragnienie, aby nie moje i nie nasze życie, ale Twoje, Ojcze, tu jesteś w niebie, zrealizowało się w nas. Dalej w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi, bo Nikodem pyta, jak to się może stać, odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, ty jesteś nauczycielem Izraela, tego nie wiesz. Jest, proszę Państwa, z Królestwem Bożym jest tak, że ono jest czymś, z jednej strony czymś najtrudniejszym dla nas, natomiast w istocie jest ono czymś najbardziej prostym i najbardziej oczywistym. Ono, prawda o nim należy do prawd takich najbardziej podstawowych. Natomiast właśnie przez pewną skomplikowaność nas samych, która się bierze właśnie z grzechu pierworodnego, my nie potrafimy zobaczyć tego, co najprostsze. Stąd zdziwienie Pana Jezusa do Nikodema, że on uczony prawie nie wie, co to znaczy i o co chodzi. Królestwo Boże jednak jest obecne. Pan Jezus mówi tak do swoich uczniów. Nie bójcie się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Bogu się spodobało, aby nam dać królestwo. I to królestwo staje się obecne wśród nas właśnie przez obecność Chrystusa. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. To Pan Jezus przede wszystkim mówi o swojej obecności. Tak jak kiedyś Bóg chodził z Izraelem na pustyni, tak tutaj jest jeszcze bardziej, bo jest jako jeden z nas, wśród nas. To Królestwo się przybliżyło, jest obecne w Jego osobie. A jednocześnie przez to, że jest obecne w Jego osobie, jest to świadectwo obecności tego Królestwa wśród nas. I to Królestwo potem Boże w sposób też misteryjny, nie taki, powiedziałbym, taki rzeczowy, ale misteryjny jest obecny także w Kościele, w ciele Chrystusa. I w szczególności to się realizuje, proszę Państwa, przez sakramenty. Właśnie przez sakramenty to Królestwo Boże jest w sposób szczególny obecny. Pan Jezus potem każe tym uczniom swoim głosić to Królestwo, iść na świat i głosić to Królestwo. W nauczaniu i w sakramentach rozszerza się to Królestwo na świecie. Ale mówię, cały czas istnieje ten konflikt pomiędzy naszymi ludzkimi wyobrażeniami i usiłowaniami zrealizowania takiego doskonałego Królestwa, a tym, co Pan Jezus przynosi.
Królestwo Jego nie jest stąd, chociaż jest obecne misteryjnie, ale nie jest stąd. To jest podobnie jak tajemnica zmartwychwstania, o której dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian pisze, że ono jest, zmartwychwstanie jest nam obiecane, ale w istocie to zmartwychwstanie jest już obecne w naszym życiu. Jeżeli w Eucharystii na przykład przyjmujemy ciało Chrystusa, to przyjmujemy ciało zmartwychwstałego Chrystusa i już mamy udział w Jego życiu. I chociaż prosimy o to Królestwo Boże w wymiarze eschatologicznym, aby ono kiedyś, żebyśmy kiedyś do Niego weszli, bo ono zapanowało, to jednak to ma swoje bardzo konkretne przełożenie na życie tutaj na ziemi. Proszę Państwa, jest taka właściwie zasadnicza dynamika życia chrześcijańskiego, która polega na tym, że my już otrzymujemy zbawienie, ale jeszcze ono w pełni się nie realizuje. Już jesteście zbawieni, ale okaże się dopiero, na czym to polega. Właśnie już, choć jeszcze nie teraz. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Proszę Państwa, przez to, że ono jest misteryjnie obecne, że jest obecne w sakramentach, w Słowie Bożym, które słyszymy, my możemy w swoim życiu w różny sposób jakby doświadczać, ale także realizować jakby namiastki tego Królestwa. Ja myślę, że na przykład sakrament małżeństwa i rodzina jest już rozumiana jako taki przedsionek tego Królestwa Bożego. Tak ono powinno, małżeństwo i rodzina tak powinny funkcjonować, że jednocześnie w tej wspólnocie rodzinnej już można doświadczyć tej obecności Boga. Im bardziej, powiedziałbym, te serca tych ludzi w rodzinie są przeniknięte Ewangelią i właśnie tym duchem, tym bardziej to staje się już doświadczeniem, jakimś zadatkiem właśnie tego Królestwa Bożego. Trudniej oczywiście, proszę Państwa, to zrealizować we wspólnotach takich, powiedziałbym, szerszych, czy w wspólnocie państwowej, ale to też nie jest wykluczone. Jest to trudniejsze, ale też do zrealizowania. Jeżeli, szczególnie ci, którzy przewodniczą jakoś, ci, którzy mają władzę, są ludźmi autentycznie, powiedzmy, służącymi. Pamiętam, że Pan Jezus mówi, kiedy uczniowie, bracia, proszą Go o to, żeby w Jego Królestwie zasiadał jeden po prawej, a drugi po lewej stronie, to On mówi, że nie wiecie, o co prosicie. Bo mówi o kielichu, który trzeba wypić. Oni nie wiedzą, o jaki kielich chodzi. Potem się okazało, że tym kielichem jest krzyż. Ale mówią, są gotowi oczywiście na taki kielich. Każdy kielich są w stanie wypić. No a potem im dla jasności mówi, że jeżeli ktoś, tym wszystkim uczniom wtedy mówi, jeżeli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie sługą, niech stanie się ostatnim i sługą wszystkich. I on sam daje taki obraz tego, taki symboliczny obraz w postaci umycia nóg uczniom. Czyli podejmuje posługę niewolnika. Zasady Królestwa Bożego są zupełnie inne niż zasady tego naszego Królestwa. Proszę Państwa, tajemnica tego Królestwa, tak jak mówiłem, cały czas ściera się z tajemnicą ciemności i zła. W całej Ewangelii, potem w listach świętego Pawła czy świętego Jana istnieje taka bardzo wyraźna opozycja pomiędzy Królestwem Bożym i światem, które w istocie jest Królestwem szatana, bo mówi Pan Jezus, że władca tego świata, mówiąc o szatanie. Oczywiście nie należy świata rozumieć w sensie naturalnym jako świata, tylko chodzi o tą skłonność ludzi, która się niestety realizuje często we władzy właśnie, takiego zagarnięcia, rządzenia innymi, wywyższania się, takich różnych układów, żeby dla siebie zdobyć wszystko. I to, proszę Państwa, cały czas panuje na świecie, właściwie we wszystkich państwach, królestwach,
jest taka no nazwijmy to prywata jakaś, jakieś takie rządza władzy, dominowania, ona istnieje. I to tworzy takie potem struktury, takie układy. Jak człowiek wejdzie w jakieś układy, to może coś osiągnąć. Nie wejdzie w te układy, nic nie osiągnie, zostanie zniszczony. Takie mechanizmy, które funkcjonują. To jest właśnie świat. I to jest królestwo, które nie jest Królestwem Bożym. To jest królestwo szatana. I ciągle istnieje taka opozycja, taka wyraźna, takie przeciwstawienie między Królestwem Bożym a Królestwem, a światem z tym jego złem, które ze sobą niesie, niesprawiedliwością, nieuczciwością. Także właśnie, wykorzystywaniem innych ludzi i tak dalej. Także niszczeniem aż do zabijania także. Pan Jezus, to królestwo, które przynosi, o którym mówi, jest królestwem zupełnie innego rodzaju. Ja tu, proszę Państwa, przedstawię Państwu tutaj jeszcze takie bardzo ważne, według mnie, zdanie Paula Rickera, który to w odniesieniu tego królestwa świata do zła. Jedno z najważniejszych zdań, jakie przeczytałem, mówi tak. Samo zło zła wychodzi na jaw w fałszywych syntezach. To jest we współczesnych falsyfikacjach wielkich przedsięwzięć totalizacji kulturowego przeżywania, to znaczy w politycznych i eklezjastycznych instytucjach. W ten sposób zło ukazuje swoją prawdziwą twarz. Zło zła jest kłamstwem przedwczesnych syntez totalizacji gwałtownej. Skomplikowane zdanie, proszę Państwa, ale postaram się go uprościć. Ważne jest to, co jest na końcu. Jakby podsumowanie. Zło zła jest kłamstwem przedwczesnych syntez totalizacji gwałtownej. Konkretnie, proszę Państwa, to widać właśnie w tych wysiłkach stworzenia raju na ziemi. Ricker przede wszystkim myśli o na przykład o Hitlerze, czy o usiłowaniu zbudowania doskonałej, doskonałego państwa pod tytułem komunizm ogólnoświatowy. Zło zła jest kłamstwem przedwczesnych syntez. Wszyscy ci, którzy budowali takie państwo, byli mędrcami, którzy wiedzieli, na czym polega postęp ludzkości, istota człowieka i jak należy doprowadzić człowieka do szczęścia. I to jest i na bazie tego mniemania, tej syntezy, oni myśleli, że wszystko wiedzą, nie? Doprowadzili do potwornych zbrodni. I to między innymi podkreśla Ricker. Ale to się, proszę Państwa, realizuje nie tylko w takich wielkich przedsięwzięciach. Także na przykład, wydaje mi się, to zło zła wychodzi w takich sektach. Tam też jest taka struktura, że ci przywódcy jakby wiedzą. Oni osiągnęli wiedzę, już doskonałą wiedzą, na czym polega zbawienie, Królestwo Boże, i to realizują. I to powoduje całkowite uzależnienie drugiego człowieka, niszczenie go. I to jest zło zła, brak wolności. Natomiast Królestwo Boże jest zupełnie właśnie przeciwstawne, jak mówiłem, to jest służba. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Królestwo Boże jest Królestwem miłości. Miłości, która się ofiarowuje, która jest służebna, która się daje. Czytaliśmy w hymnie o miłości świętego Pawła. Nie? Jaka jest miłość? Łagodna, uczciwa, sprawiedliwa, cierpliwa, wszystko niepamiętająca zła, przebaczająca, pokorna. Istotą Królestwa Bożego jest właśnie miłość. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. I Pan Jezus nas wprowadza do Królestwa, tą tajemnicę, tego nowego życia, które sam nosi. Trwać w Nim to po prostu trwać w miłości. My sami siebie nie umiemy kochać. Królestwo Boże, proszę Państwa, jako Królestwo Miłości jest absolutnie przestrzenią osobowej więzi, właśnie miłości. Nie ma w Nim takiej anonimowości, nie ma w Nim jakiegoś chowania się za struktury. Jest Królestwem więzi osobowej, jest komunią właśnie.
czyli taką przestrzenią, w której wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Każdy może tak powiedzieć. I przy czym to moje i Twoje nie dotyczy tylko tego, co posiadamy, ale także tym, kim jesteśmy. Z Królestwem całkowitej wymiany w takim wzajemnym służeniu sobie. I to, proszę Państwa, na razie my jakby to jesteśmy w stanie rozeznać, zobaczyć w samej osobie Jezusa Chrystusa. Doświadczenie nasze, tak mówię, może być tylko częściowe. I wydaje mi się bardziej uchwytne, czy do zrealizowania jest w takiej małej wspólnocie, jak na przykład małżeństwo i rodzina, gdzie miłość jest tą zasadą, która powinna w tej wspólnocie być. I w tej wspólnocie właśnie można jakby jakieś przesłanki tego, o co chodzi w Królestwie Bożym, czym ono jest, można tego doświadczyć. Jeżeli ta miłość jest szczera, jest taka prawdziwa, otwarta, bez żadnego jakiegoś kombinowania, bez jakiegoś zwodzenia, bez pozorów. Natomiast tutaj na ziemi póki co musimy sobie zdawać sprawę z tej ogromnej walki, która się toczy pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem Szatana, które w Nowym Testamencie często jest nazywane właśnie świat. I to jest, proszę Państwa, autentyczna, prawdziwa walka, którą można w sobie samym rozeznać, zobaczyć, bo ta walka dotyczy serca każdego z nas. I dlatego w modlitwie przyjdź Królestwo Twoje. To jest modlitwa człowieka, który sobie zdaje sprawę z tej sytuacji napięcia i walki. I zdaje sobie sprawę, że sam nie jest w stanie sprawiedliwości ani zaprowadzić, ani jej wywalczyć. Bo te siły zła są przerastające. Dlatego modli się z pokorą do tego, aby Bóg to Królestwo wprowadził, bo tylko On może je naprawdę przyprowadzić, bo my sami nawet nie wiemy, czym ono powinno być, jak ono powinno wyglądać. A poza tym, tak jak mówiłem, nie mamy siły sami z siebie, aby to Królestwo zaprowadzić. Jest to jednocześnie modlitwa człowieka, który za tym Królestwem tęskni. To jest tak jak błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą pocieszeni. No właśnie, to jest modlitwa takiego człowieka, który łaknie i pragnie sprawiedliwości. Bądź wola Twoja. Proszę Państwa, ja zwrócę może uwagę wpierw na to, że w relacji Ewangelii Świętego Łukasza odnośnie modlitwy pańskiej tej prośby nie ma. Tam jest tak, kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. I potem już jest: naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień. Wydaje mi się, że ta prośba w istocie, ona jest zawarta już w tych dwóch pierwszych prośbach, szczególnie w tej drugiej prośbie, przyjdź królestwo Twoje. Niemniej ona tutaj jest wyrażona wprost. Jeżeli bym wrócił do tego obrazu swojego, że jak stoimy przed tym niebem, potem słońce wschodzi, ono rozgrzewa wszystko, to właściwie w tej prośbie chodzi o to, żeby rozgrzało od wewnątrz każdą istotę, żeby ona nabrała jakby tej energii, tego światła i ciepła do własnego życia. Otóż tak jest, proszę Państwa, w osobie Jezusa. Tak właśnie Jezus przeżywa swoją więź z Ojcem i posłuszeństwo Jego woli. W pewnym momencie mówi: moim pokarmem jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał. To jest w tej scenie z rozmową z tą kobietą kananejską, tą Samarytanką przy studni. I to, proszę Państwa, to pragnienie, wypełnienie woli Ojca jest u Jezusa bardzo mocne. Ono się przejawia w bardzo różnych takich sytuacjach. Pierwszą, którą spotykamy z tych sytuacji, to jest wtedy, kiedy przychodzi nad Jordan i Jan Chrzciciel chrzci i mówi mu do Jezusa: przecież nie jestem godny Ciebie ochrzcić. A Jezus odpowiada mu na to: bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Godzi nam się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. To
To znaczy godzi się, znowu to jest ta forma bezosobowa i to oznacza, że jest to zgodne z wolą Bożą. Taka jest wola Boga i to trzeba nam wypełnić. Potem, kiedy Pan Jezus jest na samotności, jest tak zwane kuszenie Pana Jezusa, to pokusy właśnie uderzają w dużym stopniu Jego więź z Bogiem i to od tej strony właśnie posłuszeństwa. Szatan mówi tak, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Chleżan mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni, rzekł, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jezus nie chce robić niczego, co byłoby niezgodne z wolą Ojca, ale także nie chce wystawiać na próbę Boga Ojca. Najbardziej dramatycznie, proszę Państwa, wyszło to w momencie, kiedy Pan Jezus się modli przed swoim aresztowaniem w Ogrójcu. Tam pamiętamy tą dramatyczną modlitwę, w której On, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Tam się też właśnie ta cała ta walka wewnętrzna, która się w nim dokonuje, rozstrzygającym momentem jest wola Ojca, żeby ona się spełniła. Tak więc, proszę Państwa, bądź wola Twoja jest treścią właściwie życia Jezusa. Taka jest relacja Jego w stosunku do Ojca i tego nas uczy. Bóg jest życiem i dawcą życia. I zasadniczą Jego wolą jest zawsze obdarzyć życiem. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wszystko w dniu wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak mówi w tak zwanej wielkiej mowie eucharystycznej z 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jest wolą Ojca, aby obdarować życie. W tej woli jest zawarta jednocześnie, proszę Państwa, taka służba. Bóg cieszy się, że życie zostało uratowane, czy życie zostało dane. Ten doskonały obraz Boga Ojca, jakim jest Ojciec Miłosierny przy powieści o tym Symonu marnotrawnym, cieszy się, że Jego Syn wrócił. Syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I proszę Państwa, to wolę Bożą trzeba widzieć właśnie w tych kategoriach fundamentalnych, podstawowych, w tym Jego podstawowym zamyśle, w tym, co jest w Nim. Tak Chrystus objawia nam wolę Ojca, że jest to wola obdarowania życiem. Dlatego też uproszczenie woli Bożej do samych przykazań, szczególnie do ich formalnego brzmienia, jest jakąś profanacją według mnie. I to jest problem, którym Pan Jezus się zetknął w swoim środowisku i te Jego spory z faryzeuszami właściwie tego dotyczą. Zawężone do formalnych przepisów prawnych słowo Boga, wola Boga jest jakimś kompletnym nieporozumieniem, jest jakimś zafałszowaniem podstawowej prawdy. Przy czym wola Boża w swoim przejawie potem tutaj dla nas jest głębsza i zazwyczaj zaskakująca dla nas. Ona nie jest taka, powiedziałbym, jasna i oczywista, jakby można było z jakichś formuł, regułek sobie. Pan Jezus przychodząc, zresztą nie tylko On, ale Bóg jak przychodzi do człowieka, zawsze zaskakuje. Jest inny, niż by człowiek oczekiwał. Pamiętamy, święty Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa i on ogłosił, wskazał na Niego jako na Baranka Bożego, na tego oczekiwanego Mesjasza. Natomiast święty Jan potem został aresztowany w
wtrącony do więzienia przez Heroda. I tam w tym więzieniu potem, jak pamiętamy, został ścięty. I z tego więzienia święty Jan, prorok Boży, ten czy głosił Boże, prawdę Bożą i sprawiedliwość, uwięziony, doznający jakiejś niesprawiedliwości, cała sytuacja ze świętym Janem Chrzcicielem jest właśnie taką jakąś wielką farsą, ironią. On wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy Ty jesteś tym, którego czekamy, oczekujemy, chociaż go wskazał wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że święty Jan patrzy, że Jezus chodzi, mówi do ubogich ludzi, mówi im o Ewangelii, o Królestwie Bożym. Natomiast nie widzi w nim jakiegoś żadnego działania, które by porządkowało świat, przeprowadziło sąd, który on zapowiada. Stąd jego takie zdziwienie i pytanie. I wtedy Pan Jezus odpowiada w ten sposób. Nie odpowiada, że tak, ja nim jestem, albo nie, nie jestem. Tylko powiedział tym uczniom tak. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się dobrą nowinę. Wskazuje świętemu Janowi na wypełnienie się tego, co prorok Izajasz, nie tylko zresztą Izajasz, zapowiadał. Na wypełnienie się tego, co było zapowiedziane przez proroka. Wypełnia się wola Boża i to jest najdoskonalszy znak na to, że jest tym, który ma być, który jest posłany. Prosząc, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, nie tylko prosimy o to, by ludzie i aniołowie wypełniali Boże nakazy, ale o to, aby wola Boża, ten jego podstawowy zamysł, zasadniczy zamysł obdarowania życiem, wypełnił się w świecie, tak jak jest on wypełniony w niebie. Wypełnienie się woli Bożej oznacza przede wszystkim oczywiście spełnienie się jego królestwa, zapanowanie tego królestwa. Wolą Bożą jest przywrócenie w stosunku do człowieka, jest przywrócenie człowiekowi i całemu stworzeniu życia takiego, jakie było w Bożym zamyśle, to znaczy przed grzechem. I o tym pisze święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Bo stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. To wyzwolenie ludzi, człowieka, zbawienie człowieka pociąga za sobą jednocześnie zbawienie całego świata, porządkowanie całego życia. Bóg przeprowadza ten zamysł zbawienia takimi etapami. Pani Świderkówna właśnie w tej książeczce Od Bogów Pogańskich do Boga Żywego mówi o tym, no, pokazuje, że są pewne etapy, jest pewna kultura, pewne zwyczaje na jakimś etapie. Trudno nam osądzać wtedy tą sytuację, jaką była. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi z innej kultury. Trudno nam to osądzać tak łatwo, jak czasami robimy. I ten Bóg Boży zamysł jest wprowadzony. Ale daje Bóg człowiekowi prawo, które jest drogowskazem w życiu. Przy czym prawo, ja tutaj przeczytam fragment Księgi Powtórzonego Prawa, zgodnie z tym, co pani profesor powiedziała, to jest księga zredagowana prawdopodobnie w VI wieku przed Chrystusem i to jest w czasie niewoli babilońskiej. Ta redakcja przez tak zwanych kapłanów. Mojżesz tak w Księdze Powtórzonego Prawa pisze. Patrzcie, to są słowa. Tak, patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan Bóg mój. To są słowa jakby Mojżesza. Abyście wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Proszę zobaczyć, celem jest objęcie ziemi życie, radość życia. Strzeżcie się i wypełniajcie je, bo, i teraz tak, one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością, ten wielki naród to lud mądry i rozumny.
Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Prawo jest mądrością, nie jest czymś narzuconym, ale jest mądrością, która prowadzi, jest wychowawcą, jak to święty Paweł powie potem w liście do Galatów. Mówi tak: od czasu przyjścia do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Święty Paweł przeciwstawia prawo rozumiane dosyć tak właśnie formalnie, rygorystycznie wierze w Chrystusa. Wiara jest przestrzenią wolności, jest pójściem. Poprzez wiarę my uzyskujemy zbawienie, nie przez wypełnienie uczynków, tylko przez wiarę. I stąd wola Boża w naszym życiu powinna stać się jakąś treścią, pokarmem, przewodnikiem, źródłem życia. I nie chodzi o samo wypełnienie prawa w sensie literalnym, ale chodzi o nauczenie się właściwej, powiedziałbym, logiki życia, prawdy życia. Doskonałym wykładem prawa czy przykazań Bożych jest kazanie na górze Pana Jezusa. I jeżeli przyjrzymy się temu kazaniu, to w nim Pan Jezus wskazuje na głębie przykazania. Na przykład nie cudzołóż. Mówi, jeżeli mężczyzna pożądliwie spogląda na kobietę, to już w sercu ją cudzołożył. Z nią cudzołożył. Już popełnił ten grzech. Źródłem grzechu jest to, co się dzieje w sercu człowieka. To samo, jeżeli chodzi o zabójstwo na przykład, że to samo dotyczy na przykład modlitwy. Jeżeli człowiek się modli tylko ostentacyjnie, zewnętrznie, to jest na pokaz. Jeżeli natomiast chce się naprawdę modlić, musi wejść w głębię swojego serca i z tej głębi starać się przemawiać do Boga w takiej pokorze. To jest zasadniczo taka byśmy powiedzieli, duchowość serca, którą Pan Jezus głosi i propaguje, ale w tej duchowości chodzi o to, żeby na poziomie serca, właśnie na tym poziomie, następowało takie pójście za tym, co jest z wolą Bożą. Żeby to jakoś zilustrować, proszę Państwa, święty Augustyn, jest taki dialog jego o nauczycielu. I w tym dialogu święty Augustyn przedstawia taką koncepcję wewnętrznego nauczyciela, który nas prowadzi do prawdy. I ten wewnętrzny nauczyciel nam mówi. Święty Augustyn się zastanawia, skąd my w ogóle możemy wiedzieć, co jest prawdą. I to jeszcze prawdą taką odwieczną, wieczną prawdą. Nie tylko taką chwilową, taką, którą możemy sprawdzić. Że na przykład ktoś nam mówi, że to drzewo jest, powiedzmy, to jest kasztan albo dąb. No to idę patrzę, rzeczywiście kasztan, dąb, nie? Ale w odniesieniu do praw, które są uniwersalne i wieczne, które nie tylko obowiązują mnie, ale obowiązują wszystkich i to do tego zawsze, no to święty Augustyn mówi, to jest niemożliwe, żebym ja tą prawdę mógł widzieć sam, jeżeli jestem czasowy. No i wtedy dochodzi do wniosku, że widać jest we mnie, w nas jakiś nauczyciel, który mi mówi, co jest prawdą, co nie. I to trzeba widzieć właśnie w tym kontekście wewnętrznego nauczyciela gdzieś głęboko w nas, który nam wskazuje. Prawo Boże, które jest jakby nam podane z zewnątrz, ono koresponduje z tym wewnętrznym nauczycielem. I my, tak to Pan Jezus interpretuje w kazaniu na górze, to prawo, które czytamy, ono nie właśnie koresponduje z tym wnętrzem i w nim odkrywa głębię tego wskazania. Praktycznie to są często takie, powiedziałbym, natchnienia, takie, które nam Bóg daje. Bardzo ładnie ilustruje to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Może przypomnę, że Pan Jezus opowiada tą przypowieść w odpowiedzi na pytania, kto jest moim bliźnim, które zadał pewien taki uczony w piśmie. No i mi opowiada, był człowiek, który został pobity, leżał przy drodze. I tą drogą szedł akurat kapłan,
zobaczył tego człowieka, minął, poszedł. Szedł potem Lewita, to samo, minął, poszedł. A potem szedł Samarytanin, przejął się tym, przejął się, podszedł, opatrzył go, wziął na swojego osła, zawiózł do gospody, opiekował się nim 2 dni, a potem jeszcze zostawił gospodarzowi i powiedział, jakbyś jeszcze coś więcej wydał, to ja, jak wrócę, to ci zwrócę resztę. Zatroszczył się o tego człowieka. No i Pan Jezus pyta, kto się okazał bliźnim tego człowieka. Tutaj jakby Pan Jezus odwraca to pytanie, to nie ktoś jest dla mnie bliźnim, tylko ja się staję bliźnim dla kogoś przez swój czyn. Ale przede wszystkim przez to wzruszenie się. To znaczy on się wzruszył, zobaczył, współczuł temu człowiekowi w biedzie i właśnie przez to współczucie, przez to ten wewnętrzny głos jakiś, który do niego doszedł, posłuszeństwo temu głosowi, stał się bliźnim. Ale w ten sposób też wypełniał wolę Bożą. I coś takiego, proszę Państwa, u nas jest. To są takie, często się mówi o takich natchnieniach ducha w naszym życiu, w praktyce. Ponieważ wola Boża jest zasadniczo nastawiona na życie, ona nie może być, nie można ją uprościć tylko do zasad i reguł. Bo zasady i reguły są formalne, często takie, powiedziałbym, głupie, w tym sensie, że nie uwzględniając rzeczywistości, czasami bywają niesprawiedliwe, okrutne. Nie? Najwyższe prawo, czyli prawo realizowane w sposób absolutnie bezwzględny, bywa czasami największą niesprawiedliwością. Tak jest. Wolę Bożą nie można do tego sprowadzić. Ona zawsze prowadzi do życia i w związku z tym jest twórcza. Ona wymaga, tak samo jak na przykład to wzruszenie tego Samarytanina, wymaga inicjatywy i potem realizacji tego. To można na różny sposób zrealizować, nie? Tą pomoc. Mógł jakby zakończyć na tym, że go opatrzył i tam dał mu pić i tak dalej. No i potem poszedł dalej, może ktoś następny mu pomoże. Nie? Też coś zrobił. Nie? On nie wystarczyło to, wziął go, zawiózł do gospody, tam się jeszcze nim opiekował. A jeszcze się potem zatroszczył, żeby przypadkiem, jak gdyby jeszcze nie wyszedł i tak dalej, to trzeba, żeby ktoś się nim opiekował, to zapłacił za to, żeby tamten się nim opiekował. Także to jest ta inicjatywa, troska i ona jest twórcza. I proszę Państwa, ta przypowieść o Samarytaninie miłosiernym jednocześnie pokazuje, jak w tej woli Bożej istotna jest więź, żywa więź osobowa. Tak samo jak najważniejsza w naszej modlitwie jest żywa więź z Bogiem, osobowa więź, tak samo tą wolą Bożą jest to, aby budować więź, żywą więź pomiędzy nami, w relacjach z ludźmi, tak jak na przykład z tym człowiekiem. Bóg pragnie, abyśmy mieli takie życie, jak w Nim jest, a to życie w Nim to jest komunia 3 osób boskich. Przyjąć naprawdę wolę Bożą, pragnąć, aby ona się zrealizowała, oznacza powierzenie się całkowicie żywemu Bogu, aby On w nas rozpalał swoje życie, tak byśmy powiedzieli. Na początku stworzył nas na obraz, na swój obraz i podobieństwo. Jego wolą jest, abyśmy stawali się rzeczywiście tym prawdziwym, pełnym obrazem. Przy czym, proszę Państwa, to jest oczywiście taki zasadniczy kierunek. I żeby się powierzyć woli Bożej i prawdziwie chcieć, żeby się ona zrealizowała, to warunkiem wstępnym musi być to, że to jest rzeczywiście Ojciec miłosierny, miłujący, który pragnie życia. Więc to pierwsze wezwanie w modlitwie Ojcze jest tutaj fundamentalne. Ono otwiera całą tą modlitwę i jej sens. Przy czym na marginesie, proszę Państwa, powiem taką rzecz, którą nam powiedział na wykładzie patrolog, taki ksiądz Staniek, a z tego co wiem dzisiaj, to wziął to od Grzegorza z Nysy. Mianowicie Grzegorz z Nysy mówi tak. W modlitwie Ojcze Nasz mówimy Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Natomiast nie wymawiamy imienia Boga. I teraz w zależności od tego, kogo nazywamy Ojcem, naprawdę, kogo tym Ojcem mianujemy, jaki jest ten Ojciec, to te prośby wszystkie uzyskują właściwy sens.
I teraz on, ten profesor Staniek, ten profesor zadał takie pytanie. Jeżeli ktoś liczy na to, że mu się uda okłamać, oszukać, okraść kogoś, to jeżeli się zwraca do kogoś ojcze, no to się do kogo zwraca? Ojcem kłamstwa jest szatan. I wtedy ta modlitwa w kontekście takim staje się czymś przerażającym, rozumiecie? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, rozumiecie? To jest coś koszmarnego. Może warto sobie z tego zdać sprawę, że kluczowym, dlatego tym kluczowym słowem w modlitwie jest Ojcze i właściwe ustawienie. Dopiero wtedy, kiedy my Boga widzimy jako Ojca, właśnie miłosiernego, dobrego, tego, który pragnie życia i tak dalej, dopiero wtedy ta modlitwa staje się autentycznie modlitwą chrześcijańską. Bo może być nawet modlitwą satanistów. Rozumiecie? Jeżeli się ten... Ale to tak, ja mówię to nawiasem. W tej chwili chciałem podkreślić tylko ten moment ważny, że ta wola Boża jest zawsze wolą budowania życia. I dlatego to kluczowe słowo w tej modlitwie Ojcze musi być bardzo dobrze zrozumiane i my musimy mieć właściwe nastawienie. Bóg nie jest kimś obcym, takim, kto chce, i to musimy wiedzieć, kto chce nami zawładnąć. Ta prośba o to, żeby była, spełniła się Jego wola, to nie chodzi o to, żebyśmy się poddali jak posłuszne baranki tam rygorom, tak, wojsku na przykład, dyscyplinie, nie? Bo to byłoby koszmar, to byłoby właśnie jakieś szatańskie królestwo. To nie jest Królestwo Boże, ono jest Królestwem Wolności. Bóg nie jest kimś obcym, w sensie nie jest kimś na zewnątrz. Mówiłem, że ten Ojciec, Bóg jest tak naprawdę najgłębszą treścią nas samych. Któraś z mistyczek powiedziała, że Bóg jest bliżej, to święty Augustyn, Bóg jest bliżej mnie niż ja sam siebie, a mistyczka powiedziała, że Bóg jest moim najprawdziwszym ja. Chciała w ten sposób powiedzieć, że jakby Bóg jest u podstaw mojego ja. Ja bym to powiedział w ten sposób, proszę Państwa, że to jest taka ważna zasada. Ja jestem odpowiedzią. Człowiek ze swojej istoty, natury jest odpowiedzią. Odpowiedzią na Boże wezwanie. Znaczy może być odpowiedzią także na przykład na wezwanie szatana i wtedy jest właśnie koszmar. Ale tak w istocie swojej człowiek jest odpowiedzią. To koresponduje z tym pojęciem obrazu, ikony. Bóg jest odpowiedzią. I to wezwanie Boże, jakby dając odpowiedź, my się stajemy. I stąd u podstaw naszego ja jest to wezwanie. Stąd można nawet tak powiedzieć, że Bóg jest moim najprawdziwszym ja. Ale bardzo ważna jest ta prawda, że Bóg jest absolutnie dobry. Święty Jan w liście pisze, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Żadnej ciemności. I teraz posłuszeństwo bądź Twoja wola, ta prośba, jakby uderza w samo jądro grzechu pierworodnego. Pamiętamy, że w raju grzech właściwie polegał na nieposłuszeństwie, na pójście za nieposłuszeństwo. A powodem dla tego było co? Szatan mówi tak, na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jeżeli spożyjecie owoc tego drzewa, to będziecie tak, on znali dobro i zło, czyli wszystko wiedzieli. Czyli szatan sugeruje Ewie, że Bóg jest interesowny. Nie chce człowiekowi czegoś dać. Zachowuje to tylko dla siebie. Jest, powiedzmy, takim sknerą trochę. I w związku z tym Ewa go odczytuje, Boga, jako konkurenta w tym momencie. Kogoś, kto czegoś jej nie chce dać. W ogóle człowiekowi. Natomiast, i to jest jądro grzechu, tu się ono zaczyna i ono owocuje nieposłuszeństwem. Jeżeli mówimy, bądź wola Twoja, w modlitwie pańskiej dokonuje się zupełnie coś odwrotnego. Chcemy, aby się wypełniła wola Boga, ale Boga, którego wierzymy, że jest absolutnym dobrem, absolutną dobrocią, miłością. Natomiast, proszę Państwa, ta wola Boża w kontekście naszego normalnego życia jest najczęściej trudna, bo ona jest
Bóg zawsze zaskakuje, zawsze, jak przychodzi. Można szereg rzeczy, szereg takich sytuacji. Objawia się Mojżeszowi, tam pamiętamy w krzewie gorejącym, nie? I wtedy mówi, pójdziesz do Egiptu i wyprowadzisz mi naród. Gość, rozumiecie, już trochę starszy facet z laską, tam owce pasie z kijem, ma iść do największego władcy świata i mówi, dawaj mi tutaj ileś tysięcy ludzi, bo Pan Bóg mi tak powiedział i koniec. No przecież kompletne wariactwo. I Mojżesz się mówi, się broni, mówi, ja się jąkam, ja nie potrafię, ja nie mogę. A to co, nie masz brata swojego Aarona, który umie gadać, będzie twoim ustami. No i tak dalej. Pan Bóg go musi jakby zmusić do tego. Był zupełnie zaskoczony. I tak jest, proszę Państwa, zazwyczaj wszędzie. Przy powołaniu proroków, czy gdzieś Bóg zaskakuje. Matka Boża, nie? A jak to się stanie, skoro nie znam męża? Nie? Jest zaskoczona wizytą anioła i jego ofertą. Ta Boża wola jest trudna, nawet dla Chrystusa, nie? Mówiliśmy o grójcu, nie? Jeżeli to możliwe, oddal ten kiel, ale nie moja, lecz Twoja wola się stanie. Także dla Chrystusa, samego Syna Bożego, ta jego wola Boża jest trudna. To się bierze, proszę Państwa, stąd, że w nas toczy się rzeczywista, ogromna walka duchowa. I ona rozgrywa się w sercu każdego z nas. To jest walka właśnie między wolą Bożą, a tym, co nam sugeruje na różny sposób szatan. On najczęściej właśnie pokazuje, chce wykrzywić, w krzywym zwierciadle pokazać to, czego Bóg pragnie, czy chce. Ta wola Boża jest w związku z tym dla nas często trudna. Dopiero po wypełnieniu się jej widzimy, jak ona była sensowna, słuszna i owocna. Gdybyśmy tak spojrzeli na życie Matki Bożej, no to w jej życiu ta wola była rzeczywiście trudna. I po prostu, no, jak anioł mówi, że urodzi syna, że będzie nazwany Synem Najwyższego, zasiądzie na tronie Dawida, swojego ojca, a ona stoi potem pod krzyżem, nie? Na Golgocie. Gdzie to tutaj te słowa anioła, a ta rzeczywistość? Nie? No normalnie dla człowieka po prostu kompletny jakiś chichot, ironia, szyderstwo z tego wszystkiego. Natomiast my dzisiaj wiemy, że właśnie to się tak stało. Z listu do Filipian to, co święty Paweł podsumowuje. Właśnie dlatego, że był posłuszny aż do śmierci na krzyżu, Bóg go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. Właśnie przez krzyż, przez to uniżenie do końca, stał się władcą całego świata. Nie na zasadzie siły, nie na zasadzie przemocy, ale na zasadzie miłości do końca. To jest paradoks kompletny, ale właśnie on się w krzyżu, jakby ta wola Boża pokazuje swój taki ostry paradoks. I dlatego często w naszym życiu ona będzie zaskakiwała. I zazwyczaj jest tak, to jest prawie że reguła. Jak przychodzi wola Boża, to my się jej boimy, lękamy się, bo w naszym wyobrażeniu jest to coś strasznego. Natomiast dlatego wola Boża w naszym życiu domaga się odwagi. Lęk jest jedną z największych przeszkód w drodze duchowej. Lęk nie pozwala nam naprawdę pójść za Bogiem. Bogu potrzeba z naszej strony takiej współpracy, wolności. Dlatego, proszę Państwa, otwarcie się na wolę Bożą jest podstawową rzeczą, którą trzeba w sobie wytworzyć, jakby do której trzeba się przysposobić. To jest powinien być z naszej strony podstawowy wysiłek. Przy czym ważne jest też, proszę Państwa, to, jak my tą wolę Bożą przyjmujemy. Można na różny sposób przyjmować tą wolę Bożą. Czy przyjmujemy to jakby jako pewną konieczność? Czasami niestety wolę Bożą rozumie się jak swoisty los przydzielony człowiekowi. Jest człowiek skazany na los. Właśnie tak przyjmuje tą wolę Bożą. To jest fatalne, to wtedy to nic nie daje, to jest bezpłodne.
Albo może lękamy się kary i dlatego musimy być posłuszni, bo jeżeli tego nie spełnimy, nie wypełnimy, to będziemy karani. Też niedobrze. Wola Boża jest wtedy dopiero owocna z jakąś ufnością, nadzieją, a już najlepiej święty Paweł pisze, radosnego dawcę miłuje Bóg. Radosnego dawcę, ten, który to przyjmuje prawdziwie jako taki rzeczywistą, no, dar od Boga, chociaż niezrozumiany przez człowieka. I dlatego jest potrzebna taka nauka tego przerastania własnych wyobraźni, własnych lęków i tak dalej. Proszę Państwa, i temu służy normalnie w życiu chrześcijanina takie ćwiczenia duchowe, które w naszej tradycji jest lectio divina, czyli czytanie Boże. Zapoznawanie się z Pismem Świętym, czytaniem tego Słowa, wczucie się w tych, którzy usłyszeli Boże, wolę Bożą, przeżycie jakby to, co oni przeżywali. Zobaczyć to i zobaczyć, że w podobny sposób no, dzieje się w naszym życiu. Oczywiście nie dokładnie tak samo, ale zasady pewne i są podobne. Liturgia jest też takim czasem na otwieranie się na Boga. I też oczywiście modlitwa osobista jest bardzo ważna. A w życiu zakonnym jest taką szkołą otwierania się na Boże, bo Bożą wolę jest po prostu posłuszeństwo. Wielką przeszkodą, proszę Państwa, na tej drodze jest uważanie, mniemanie, że my wiemy. Człowiek, który z góry wie, jest właściwie zamknięty przez to, że wydaje mu się, że wie. I tak Pan Jezus bardzo ostre słowa mówi do faryzeuszy w ten sposób. Gdybyście byli niewidomi, to było, proszę Państwa, to jest 9 rozdział Ewangelii Jana na końcu. To jest po uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia, tam była cała historia z tym człowiekiem. W końcu ten człowiek uzdrowiony jeszcze raz widzi Pana Jezusa, spotyka Pana Jezusa w świątyni i tam Pan Jezus go pyta, czy wierzy w Syna Człowieczego, on się dziwi. W końcu mówi, jest nim ten, który i oddaje mu pokłon. Ten człowiek niewidomy dopiero wtedy naprawdę zaczyna widzieć. Nie w tym sensie takim fizycznym, tylko wzrok, o jaki chodzi naprawdę, to jest to widzenie duchowe. I on to uzyskuje. No i Pan Jezus wtedy mówi tam takie słowa o ślepocie. No i potem pytają go, czy i my jesteśmy. A Pan Jezus mówi, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Właśnie to mniemanie, że człowiek wie, człowiek przekonany, że wie, na czym polega wola Boża, jak ją trzeba realizować i tak dalej, jest zamknięty. Bo tak mówię, Bóg zawsze zaspokuje, zawsze. To jest zasada. Jego wola zawsze jest głębsza niż nasze wyobrażenie. Jest dlatego głębsza, że jest to zawsze wola obdarowania nas życiem, które jest głębsze niż sobie wyobrażamy o życiu. I zawsze dotyczy miłości. Pragnie życia, jego wolą jest życie i to życie w pełni, którego my w ogóle nie znamy. Bo znamy tylko to życie, jakie mamy tutaj doczesności, a ono rządzi się zupełnie innymi prawami. I dlatego trzeba sobie zdać sprawę z tej walki. Ja już o tej walce mówiłem, o tej opozycji między Królestwem Bożym i światem. To jest bardzo twarda opozycja i walka, która trwa i rozgrywa się w sercu w każdego z nas. Najważniejsze jest to, co tutaj w pewnym momencie powiedziałem, żeby nie dać się pokonać złem. Nie dać się pokonać przez zło. Nie dać się jakby zakazić złem. I dopiero wtedy w oparciu o to można ewentualnie rzeczywiście coś dobrego zrobić. Ewentualnie no właśnie zwalczać zło dobrem. I proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć na koniec jedną rzecz, że w posłuszeństwie woli Bożej, w posłuszeństwie woli między innymi Chrystusa, realizuje się miłość. Pan Jezus to o tym bardzo wyraźnie mówi. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, przyjdziemy do niego i mieszkanie w nim uczynimy. Ale w innym miejscu mówi jeszcze bardziej wyraźnie, że przez to, zaraz może tu mam,
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca i trwam w Jego miłości. I proszę Państwa, w Jego życiu, w życiu Pana Jezusa, właśnie zrealizowała się miłość do Ojca właśnie przez posłuszeństwo do końca. To Pan Jezus wyraźnie mówi w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Mówi tak, że niech świat pozna, że ja miłuję Ojca przez to, że wypełniam całkowicie Jego wolę. Właśnie przez całkowite posłuszeństwo woli Ojca dokonuje się pełnia miłości. I proszę Państwa, jeżeli dobrze się przyjrzymy więzi miłości, to w więzi miłości, autentycznej miłości, jest takie wzajemne wsłuchanie się tych osób, które się kochają. One wsłuchują się i nawet próbują, pragną wyprzedzić pragnienie tego drugiego, żeby je spełnić. Tak realizuje się to w miłości. I tak samo jest, proszę Państwa, przy posłuszeństwie Bogu. Okazuje się ostatecznie, że to Bóg pragnie zrealizować nasze pragnienie. To bardzo ładnie Pan Jezus pokazuje w tej przypowieści o tym biednym słudze, którego gdy Pan jak przyjdzie i zobaczy, że jego czuwającego i tak dalej, mówi mu: zaprawdę powiadam wam, każe mu siąść za stołem i będzie mu usługiwał. No i sam rzeczywiście podczas ostatniej wieczerzy umywa uczniom nogi i mówi: widzicie, ja to wam zrobiłem, a czy wyście nie powinni sobie nawzajem umywać nóg? I mówi też o sobie, że nie przyszedł po to, aby sądzić, ale po to, aby służyć. Nie? I ta zasada, że jeżeli kto chce być pierwszy, musi się stać sługą wszystkich, wypełnia się w jego życiu i jest głęboką tajemnicą Boga. W prośbie bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, odnajdujemy tęsknotę za więzią miłości, która przez posłuszeństwo Bogu ogarnia całe stworzenie. Rozpala go takim Bożym życiem. Daje mu udział w tym, co jest treścią życia samego Boga. Wracając do tego mojego obrazu, który próbuję malować, ten świat, stoimy przed niebem, prosimy o światło, o słońce weszło, żeby to światło ożywiło świat, oświeciło, grzało, wewnętrzną treścią napełniło. I napełniony, rozgrzany ten świat wydaje owoc, o który prosimy, żeby Bóg nam go dał, żebyśmy go mogli spożywać, żebyśmy mogli na tym świecie żyć. Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, które owoc ma w sobie, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. Bóg daje w swoim geście na początku właśnie człowiekowi pokarm do życia. Potem Bóg jeszcze daje w inny sposób, taki sposób cudowny. Pamiętamy, na pustyni daje im mannę do jedzenia. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Proszę Państwa, zwykły taki tekst dotyczący chleba czy pokarmu. Proszę zobaczyć, jak on się w Biblii, ja tu zrobiłem streszczenie ogromne, jak on się pogłębia i ukazuje niesamowitą głębię. Tym chlebem staje się Syn Boży, którego Bóg daje, który wstępuje z nieba. I właśnie mocą tego pokarmu ostatecznie człowiek żyje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jest pierwszą prośbą z serii My, chleba naszego. Odpuść nam nasze winy, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw od złego. Cztery te prośby, które następują po tych prośbach serii Ty. Otóż prośba o chleb powszedni wypływa z tej poprzedniej prośby o realizację Bożej woli na ziemi i o Królestwo. Pragniemy, aby się dopełnił plan zbawienia zaplanowany przez Boga, a poprzez chleb powszedni my mamy jakoś uzyskać siłę, energię do realizowania tego. Prosimy o to, co jest konieczne do życia, abyśmy mogli dojść do Królestwa Bożego. Jeżeli chodzi o tą prośbę, istnieje pewien problem,
który się zawiera w tym słowie powszednim. Po grecku dosłownie jest tutaj użyte słowo epiusion. Dowcip polega na tym, proszę Państwa, to słowo jest tylko w tym miejscu, tylko w tej modlitwie użyte. Tylko jeden raz. I dlatego trudno dokładnie powiedzieć, co ono znaczy. Bo gdyby było jeszcze w innych kontekstach, gdzieś indziej używane, to można by było z tych kontekstów wywnioskować, jaki dokładny sens jest tego słowa. Dlatego też ojcowie Kościoła różnie to próbowali tłumaczyć. W każdym razie są możliwe takie tłumaczenia. Chleb na dzień dzisiaj jutrzejszy, chleb przyszły, dalej chleb nadprzyrodzony, wyższy ponad tym, co na ziemi, ale także chleb obecny, teraźniejszy i chleb konieczny do naszego istnienia, do życia. I ojcowie Kościoła, właściwie różni ojcowie używali właściwie wszystkich tych znaczeń. Mówią o chlebie powszednim, tak to jest w polskiej tradycji, o chlebie koniecznym, nadprzyrodzonym, także jutrzejszym i przyszłym. Ja, proszę Państwa, zauważyłem, że jeżeli chodzi o tą modlitwę, ją genialnie jakby zawiera to, co kapłan odmawia podczas przygotowania daru. Mówi w ten sposób. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I wydaje mi się, że te słowa wypowiadane podczas mszy świętej doskonale oddają to, o co chodzi w tej modlitwie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Otóż prośba o chleb tutaj jest zawarta w tym błogosławieństwie Boga za chleb, który nam daje. Zawsze jest tutaj oczywiście to w formie dziękczynienia, czy prośby, czy błogosławieństwa obecne. I Bóg jest na pierwszym miejscu. Do Niego się zwracamy o wszystko. I w tej modlitwie pańskiej z kolei, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, zawarta jest taka postawa oczekiwania, ale oczekiwania, które nie jest puste, ale jest pełne ufności i człowiek wie, że otrzyma. Jest to oczekiwanie pełne wdzięczności. Pamiętając jednocześnie o tym, że to Bóg daje ten chleb. Bardzo ładnie w psalmie 104 psalmista mówi: wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Ty im dajesz, zbierają, gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem. A w psalmie 145. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Więc to, co otrzymujemy, to, co jest podstawowe dla naszym życiu, otrzymujemy od Boga. Dlatego ten wymiar prośby jest tutaj bardzo ważny, ale prośby, która zawiera w sobie już jakieś dziękczynienie. Otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Otóż chleb, proszę Państwa, jest podstawowym pokarmem. Dlatego jest symbolem tego, co w życiu najbardziej niezbędne, potrzebne do życia w ogóle. I jest główną, podstawową troską naturalną człowieka. Kiedy ludzie wychodzili na ulicę, to domagali się chleba, to wołali o chleb, żądali chleba. Biedni ludzie, pokrzywdzeni w jakiś sposób, żądali chleba. I ta zwykła troska o chleb jest troską wszystkich. I dobrze, że jest troską wszystkich, bo wszyscy powinni się troszczyć o ten chleb. Nawet jeżeli ludzie są gdzieś jakoś oddani sprawom duchowym, nie powinni odrywać się od tej troski. Bo ta troska jest, proszę Państwa, błogosławiona przez to, że ona pozwala nam chodzić po ziemi. Ja tu cytowałem chyba słowa ojca Piotra Rostwarskiego, mówi: przyjacielu, kiedy chcesz osiągnąć szczyty doskonałości, pamiętaj, że nogi musisz mieć aż po samą ziemię. Trzeba chodzić po ziemi. Ta troska jest dobra. Jest tutaj, przytaczam taki apoftegmat. Daba Luciusza do Enaton przyszli kiedyś mnisi zwani Euchitami. Inaczej się czasami ich nazywa Melchitami też. A starzec ich zapytał: jaką ręczną pracą wy się zajmujecie? Odrzekli: my pracy ręcznej nie tykamy, ale według słów apostoła modlimy się nieustannie. Pytał starzec: czy nie jecie? Odpowiedzieli: owszem, on rzekł,
Kiedy więc jecie, któż się modli za was? I pytał dalej, czy nie śpicie? Odpowiedzieli, owszem, a starzec na to, kiedy więc śpicie, któż modli się za was? I potem starzec tutaj daje odpowiedź własną, pokazuje, jak to jest, nie da się po prostu modlić cały czas, nie da się żyć tylko życiem duchowym, tylko trzeba też pracować. I mówi, że kiedy się oni pracują ręcznie, to się modlą jednocześnie, a kiedy spożywają, znaczy sprzedają potem swoje towary, dają ubogim, jak oni śpią, to ubodzy się za nich modlą i w ten sposób wypełniają to polecenie apostoła. W każdym razie chleb jest symbolem wszystkich autentycznych, naturalnych potrzeb człowieka. Nie tego, co zbyteczne, co nadzwyczajne, co luksusowe, jakieś takie szczególne pomysły, ale to, co zwyczajne, to, co niezbędne, to, co konieczne, to, co naturalne. I o to prosimy. Natomiast to stoi w opozycji wobec zbytnich trosk, o których mówi Pan Jezus. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeją, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. W innym miejscu Pan Jezus mówi o tym, żeby się nie troszczyć zbytnio o to, co macie jeść, co macie pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyodzieć. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Więc w tej modlitwie, proszę Państwa, jest zawarta taka prośba u Boga. Prośba o to, co jest niezbędne, a nie to, co jest ekstra. To jest prośba ubogiego człowieka. Bardzo ładnie oddaje to przysłowie Salomonowe, znaczy Księga Przysłów. I mędrzec pisze tak, mówi tak do Boga. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, proszę, nim umrę. Kłamstwo i fałsz oddal ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym. Nie rzekł, a któż to jest Pan? Lub z biedy nie począł kraść imię mego Boga znieważać. Daj nam ten chleb powszedni, to co jest konieczne do życia, niezbędne, żebyśmy mogli spokojnie żyć i ani nie urastali w piórka i w związku z tym oddalili się od Boga, ani też nie byli w nędzy i przymuszeni do właśnie jakiejś takiej kradzieży czegoś złego. Chleb niezbędny. Żyw mnie chlebem niezbędnym. I to jest właśnie ten chleb powszedni, ta podstawowa prośba. W modlitwie pańskiej prosimy o chleb jako o łaskawy dar. To jest trochę coś innego niż troska. Prosimy o dar, wiedząc, że zwracamy się do Ojca Miłosiernego. Bóg daje nam, wierzymy w to, co jest nam niezbędne do życia. Przy czym w tym błogosławieństwie mszalnym ten chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. I tutaj z naszej strony jest potrzebny wkład w postaci pracy rąk. Ale przede wszystkim na pierwszym miejscu jest owocem ziemi. W tym wypadku chodzi o to, że to Bóg błogosławi i daje tą zdolność do rodzenia. Chleb to przede wszystkim dar od Boga jako owoc ziemi. A jednocześnie pracy rąk ludzkich. I ta praca jest niezbędna, mówiłem to przed chwilą. Święty Paweł nawet mówi, liście do Tesaloniczan, kto nie chce pracować, niech też nie je. I Pan Jezus też domaga się od nas aktywności, pracy. To najlepiej wychodzi w tej przypowieści o talentach. Tam mamy trzech ludzi. Jeden dostał jeden talent, drugi dostał dwa talenty, trzeci dostał pięć talentów. Ci, którzy dostali dwa i pięć, od razu zaczęli zabiegać, pomnożyli dar, jak Pan przyjął z powrotem, to ten jeden pięć talentów zarobił, a tamten dwa zarobił, pochwalili się Panu, Pan ich pobłogosławił, bardzo dobrze. Byliście w sprawach niewielkich, wierni, dostaniecie wielkie. Te wielkie to jest symbol Królestwa Bożego. Natomiast ten, który dostał jeden talent, mówi, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, chcesz zbierać, gdzie nie posiałeś i tak dalej, więc bojąc się ciebie, schowałem ten dar. Teraz ci oddaję te pieniądze. Sługo niegodziwy, sługo zły i gnuśny. Wiedziałem, że żnę tam, gdzie nie posiałem, zbieram tam,
tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Bóg, dając nam, pragnie, żąda od nas jednocześnie wysiłku. To, że nam daje, nie oznacza, że my wszystko mamy tylko przyjmować konsumpcyjnie i koniec. Daje po to, abyśmy włączyli się. I to jest podstawowa, proszę Państwa, zasada, że najważniejszą rzeczą w życiu duchowym jest współpraca z łaską. Łaska jest na pierwszym miejscu, ale my musimy współpracować. Pan Jezus bardzo mocno o chlebie mówi i to w tym wymiarze, powiedziałbym, najpełniejszym. W tej tak zwanej Wielkiej Mowie Eucharystycznej w 6 rozdziale świętego Jana. Natomiast tutaj cytuję także ten fragment o winnym krzewie i latorośli, gdzie wyraźnie Pan Jezus domaga się owocowania. Każda latorość, która jest wszczepiona w winny krzew, a nie przynosi owocu, zostaje odcięta i wyrzucona. Domaga się wprost tego owocowania, czyli zaangażowania, pracy, wysiłku. Teraz, proszę Państwa, to jest nasz chleb. Chleba naszego, nie mojego, tylko naszego, daj nam dzisiaj. Bóg, stwarzając człowieka, nie stworzył go solo, tylko stwarza go od razu jako wspólnotę. A na początku była wspólnota dwoje, Adam i Ewa. Natomiast to się rozwija w społeczeństwo. I zawsze praca, proszę Państwa, ma charakter taki wspólnotowy. To bardzo dzisiaj wyraźnie widać. Najczęściej nie uprawiamy pola, nie zbieramy tam, nie zajmujemy się tym mieleniem zboża, wypiekaniem chleba. To robią inni, stosunkowo niewielu ludzi, którzy to robią. Natomiast inni ludzie się zajmują czymś innym. Natomiast poprzez tą wymianę dóbr, wspólną służbę, jakoś wszyscy ten chleb mamy. Chleb nasz odnosi się właśnie do chleba, którego wspólnie wytwarzamy. I w tym chlebie zawiera się od razu też wspólnota i ta wzajemna służba. Praca w wymiarze takiej służby. Praca ma zawsze tutaj u nas charakter wspólnotowy. To, proszę Państwa, że tak jest, to doskonale widać. Nie? Z jednej strony, że chleb jest owocem ziemi, to jak jest na przykład jakaś klęska żywiołowa, to widać, że tego chleba brakuje. Ziemia się buntuje. Nie? A z kolei jak jest na przykład jakieś zaburzenie tej harmonii społecznego, społecznej wymiany, to mogą być różne zjawiska, na przykład jakieś takie strajki, jakieś takie bunty, albo wojna po prostu. No tu też tego chleba brakuje. To najlepiej pokazuje, jak rzeczywiście jest to owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Ale wtedy, kiedy jest w jakimś pokoju, w harmonii. Tobie go przynosimy, by stał się dla nas chlebem życia. Prosimy Boga, by uczynił z naszego chleba chleb życia. Tak naprawdę Eucharystię, chleb niebieski. Orygenes w tej komentarzu do modlitwy pańskiej mówi o chlebie powszednim, rozumianym jako wołanie do Boga, by nam dał chleba właściwego dla przyszłego wieku. Otóż, proszę Państwa, zwykłe sprawy naszego życia noszą w sobie ogromną głębię. Właśnie tu na ziemi, w tych zwykłych sprawach, dokonuje się misterium naszego zbawienia. Przez to, co robimy, jak robimy, w tych relacjach do ludzi zawiera się wybór życia. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Dokonuje się jakiś głęboki wybór życia. I to samo dotyczy tej prośby chleba powszedniego. Prosimy Boga, żeby dał nam chleba powszedniego, ale ten chleb ma służyć temu, abyśmy osiągnęli życie wieczne. Czyli w gruncie rzeczy prosimy o chleb na życie wieczne. I to harmonizuje, proszę Państwa, z wszystkimi innymi prośbami, które wyraźnie są eschatologiczne i dotyczą końca. Jeżeli weźmiemy te następne prośby, te pierwsze są oczywiste, to mówiliśmy, te pierwsze trzy, natomiast następne, przebacz nam nasze winy. To przebaczenie nam naszych win już czujemy w jakiś sposób, że stoimy przed sądem Bożym. Tym przebacz nam. Nie wódź nas na pokuszenie.
Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Zbaw nas. To już w tym zbawieniu jest nastawienie. Po co ma nas nie dopuścić, abyśmy ulegli pokusie? Żebyśmy nie upadli, abyśmy nie stracili życia, ale w tej perspektywie życia wiecznego. I to samo dotyczy, proszę Państwa, jeżeli ta modlitwa jest jakąś całością i harmonizuje, to ten chleb powszedni jest tak czy inaczej skierowany ku życiu. W najmniejszym przypadku, to jest w najbardziej minimalnym przypadku, to chodzi o to, że prosimy o to, co jest w życiu niezbędne, abyśmy mogli spokojnie rozwijać się do życia przyszłego. Natomiast mi osobiście wydaje się, że są na bazie tych różnych prób interpretacji słowa apiusios, że chodzi o tak naprawdę tutaj ten chleb jest symbolem wielopiętrowym i chodzi, prosząc o chleb powszedni, prosimy jednocześnie o ten chleb, o ten pokarm na życie wieczne. Zresztą to jest zgodne z tym, co Pan Jezus mówi. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Rzekli do Niego, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, daj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział mi Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nie będzie pragnąć nawet. Nigdy pragnąć nie będzie. Ta nasza właściwa troska powinna się odnosić właśnie do tego chleba życia, na życie wieczne. Mówiliśmy, że chrześcijanin jest człowiekiem eschatologicznym. Powinien zasadniczo troszczyć się o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość. I w tym nastawieniu, w tej prośbie prosimy o ten chleb, w którym zawiera się misterium głębszej rzeczywistości. I najpełniej, kochani, wyraża to Eucharystia właśnie. I ten, całe to misterium Eucharystii, w którym chleb zwykły, pszenny, staje się ciałem Chrystusa. Właśnie tym chlebem jest ten chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Proszę Państwa, tu na ziemi nigdy nie doznamy jakiegoś zaspokojenia pełnego. To jest miejsce pielgrzymowania. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie będzie, będą następne pokolenia. My mamy przejść przez ten świat, aby dojść do prawdziwej ojczyzny. Dlatego w modlitwie prosimy o chleb konieczny do życia tutaj na ziemi, ale z tym nastawieniem, że ten chleb, ten wysiłek nasz doprowadzi nas do życia wiecznego. W istocie prosimy o chleb na życie wieczne. Chleb, który ostatecznie, tak jak tutaj Pan Jezus sam mówi, jest Nim samym. On jest chlebem życia. Po zmartwychwstaniu Chrystusa cała głębia tej prośby ujawnia się właśnie w Eucharystii. Eucharystia jest chlebem żywym, jest tym chlebem, jest pokarmem na życie wieczne. I w tej modlitwie, jeżeli rzeczywiście autentycznie jesteśmy chrześcijanami, chcemy żyć Chrystusem, to pragnienie i tęsknota za Eucharystią, za przyjmowanie Chrystusa do siebie powinna być czymś fundamentalnym. W tej modlitwie jest, powiedziałbym, na tym głębszym poziomie zawarta. Prosząc o chleb powszedni, tak naprawdę prosimy o to, co prowadzi nas, co jest niezbędne do tego, aby dojść do życia wiecznego. W każdym razie to wezwanie Ojcze ma bardziej uniwersalny charakter. Chodzi bardziej o tą moją relację do Boga w ogóle, to moje otwarcie na tego Boga. Dziecięce otwarcie z takimi... Też, proszę Państwa, ja bardzo polecałem Państwu, ci, którzy pytali mnie o książki, o Gliniane naczynia Gabriela Bunge. Bo Gabriel Bunge odpowiada tam na... zastanawia się nad kryzysem wiary dzisiejszej. Mówi tak, że jeszcze nie było w epoce...
tej całej historii chrześcijaństwa takiego czasu, żeby tak powszechnie i były tak doskonałe teksty i tak doskonałe materiały nam podawane. My mamy wszystko. Naprawdę to w tej chwili, szczególnie na Zachodzie, ale w Polsce już też, właściwie mamy dostępne wszystkie najważniejsze teksty ojców Kościoła, mistrzów duchowych różnego rodzaju. Pismo Święte w tłumaczeniu. Mamy takie pomoce, jak powiedzmy interlinearne przykład pisma. Jeżeli nie znamy greki czy tam hebrajskiego, to możemy się zobaczyć sobie, jak to tam wygląda. Więc możemy studiować to pismo. Komentarze mamy do tego. No dzieła mistrzów duchowych. No, mamy taki zasób materiałów, że nigdy w historii chrześcijanie nie mieli takich możliwości. Natomiast dlaczego przy jednoczesnym wzroście, tak wielkim wzroście tej literatury, tego wszystkiego, jednocześnie jest kryzys wiary? No i odpowiada, że odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu wiara jest źle praktykowana. Ona nie jest właściwie praktykowana zgodnie z jej naturą. A ja to czasami ilustruję właśnie tą modlitwą Ojcze Nasz. Proszę Państwa, my jak taki obraz nasz modlitwy, to jest obraz człowieka klęczącego ze złożonymi rękami. To jest taki obraz, klasyczny obraz modlitwy u nas. Natomiast to jest nieprawdziwy obraz modlitwy, jeżeli weźmiemy, że prawdziwą modlitwą, wzorem modlitwy i tak dalej jest Ojcze Nasz. No proszę sobie wyobrazić, że dziecko klęka przed swoim tatą i składa ręce i mówi Ojcze. No to o co chodzi w tym wszystkim? Co ta postawa wyraża? Najczęściej wyraża to, że się dziecko boi, że ojciec mu pasem wleje i go przeprasza. No przepraszam, no takie jest kojarzenie. Nie? Jest nieadekwatność gestów ze słowami. W związku z tym te słowa funkcjonują zupełnie w innej przestrzeni, a gesty i wszystko w innej przestrzeni. Kiedy dziecko widzi ojca i naprawdę go kocha i tak dalej, no to co robi? Biegnie do niego i rzuca się mu na szyję, ręce w górę, nie? Tak, o. Tato, nie? Ojcze, nie? No i taka postawa modlitewna jest jak starożytna. No. Podstawowa modlitwa to jest stojące z rękami zrzuconymi do góry. To są orantki z katakum i tak dalej. Nie? To jest postawa oranta czy orantki, czyli człowieka modlącego się. To jest podstawowa postawa chrześcijanina. Przy ołtarzu kapłan tak się modli, na stojąco, a nie na klęcząco. Postawa klęcząca, złożone ręce, to jest postawa wasala wobec seniora w feudalnym społeczeństwie. Naprawdę, proszę Państwa, zaszły duże zmiany i jest wiele nieporozumień po prostu. Nie ma harmonii między jednym i drugim. Mnie na przykład irytuje dzisiaj ta tendencja powrotu do trydentu, w którym jest bardzo wiele takich historii. W imię niby trzymania się tradycji czy czegoś tam. No ale ta tradycja, przepraszam, ma kilkaset lat, a nas interesuje tradycja najwcześniejsza, ewangeliczna i bezpośrednio od Jezusa wzięta. Nie? I drugi Sobór Watykański sięgnął do tamtej tradycji. Proszę sobie porównać przetrydencką i Ewangelię i porównać na przykład drugą modlitwę eucharystyczną i Ewangelię. Tak zestawić tylko po prostu w duchu, w słowach i tak dalej. No, proszę popatrzmy, no wystarczy pierwszą modlitwę eucharystyczną wziąć, która się dosyć rzadko używa, bo ona już jest okrojoną mszą trydeńską, tym kanonem rzymskim. Nie. Proszę to wziąć i wziąć drugą modlitwę eucharystyczną, czy trzecią, czy czwartą i porównać sobie i zobaczyć, porównać z Ewangelią. Od razu widać, że ta jest taka barokowa, napuszona, a te są proste, mówiące o zbawieniu w jakiejś takiej prostocie, w harmonii i tak dalej. To jest dosyć ewidentne. Znaczy, nieważne, ale pokażę się na przykład komunia święta przyjmowana na kolana do ust. Tak to u nas jest i episkopat tak sobie życzy. No, na miły Bóg, no, komunia to jest, słowo komunia, znaczy wspólnota. Wszystko, co moje, jest Twoje, a Twoje jest moje. No to jak w takim... To, co to znaczy, jak to jest realizowane na kolanach i do ust. Poza tym Pan Jezus mówi, bierzcie i jedzcie, a nie przyjmujcie i jedzcie. Nie? To są po prostu zupełnie inne czasowniki. Tak na dobrą sprawę to powinno być tak, że powinno się na patynie przynosić i każdy bierze.
słownie, to jest czasownik. Pytałem kiedyś na rekreacji ojca Augustyna, świętej pamięci w Lidzce. No wie, co to słowo znaczy po grecku? Bierzcie po grecku. No, on robi taki gest. Mówię, no to dlaczego my tego nie robimy? Znaczy kapłani robią, ale wierni nie. Dlaczego? Przecież to Pan Jezus nakazał. Bardzo wiele takich rzeczy. Taka prosta sprawa, proszę Państwa. Dzisiaj mamy tak, że jest hostia i są komunikanty. No tu się mówi o jednym chlebie. No jak o jednym chlebie, kiedy jest, rozumiecie, ileś kawałków. Ta symbolika się traci, a w związku z tą symboliką traci się bardzo wiele. I tu chodzi o taką rzecz, że nie ma harmonii między słowem, gestem w zakresie liturgicznym i modlitewnym, a to samo potem się przenosi na życie. Jesteśmy w Kościele jednym ciałem, jednym wspólnotą, nie? A tak naprawdę przez te komunikanty, symbol komunikantów to jest symbol zatomizowania społeczeństwa i ludzi. I wszystko gra. To jest zatomizowane, każdy dostaje swoją pigułkę, swojego Pana Jezusa. No i w życiu tak wygląda, że każdy żyje swoim Panem Jezusem. No, każdy ma ten, a drugi właściwie nie ma w ogóle, zatraciła ta indywidualizm nowożytny, jest koszmarny. Żydowie Kościoła kazali przyjmować Chrystusa na dłoń, tak. Mówili o tym, że ta dłoń stanowi jakby tron dla Chrystusa, którego się przyjmuje. Absolutnie nie na klęcząco i do ust. Tak karmi dziecko matka, a nie dojrzałych przyjaciół i tak dalej. Także jest dużo, proszę Państwa, naprawdę bardzo dużo według mnie zupełnych nieporozumień w gestach, między gestami a treścią. Ja wnikam w treść tutaj, jak Państwo widzą, staram się wnikać w treść. Natomiast jak praktyka do tego ma wyglądać, to jest właśnie, to jest pytanie. No ale tutaj wydaje mi się to jakieś rozdarcie, które dokonuje się gdzieś tutaj na początku, to jest tak przy wychowaniu dzieci. Nie? Dzieciom się mówi coś, jakieś zasady, a potem dzieci naocznie widzą, jak rodzice te zasady nie respektują. Wysyłają dzieci do kościoła, sami nie chodzą. Rozumiecie? I w ten sposób dokonuje się podwójna tragedia, bo po pierwsze no to, że dzieci patrzą bardziej na przykład niż na słowa. No i w związku z tym widzą, że Kościół to nie jest coś ważnego i udział w Eucharystii to nie jest nic ważnego. Jeżeli rodzice nie mają na to czasu, mają ważniejsze rzeczy, no to jak one dorosną, też będą miały ważniejszą rzecz. Więc w związku z tym nie jest to potrzebne. A druga rzecz, druga tragedia, powiedziałbym bardziej podstawowa, polega na tym, że mówi się słowa, a te słowa nie mają żadnego znaczenia. I to, że słowo traci znaczenie, no to co się dzisiaj dzieje, to jest właśnie owoc tego. No, słowa nie mają znaczenia. Już teraz osoby publiczne w tej chwili, chwycone na kłamstwie czy na jakimś, nie, na czymś takim, no po prostu się oczepują i żyją dalej. I dalej są osobami publicznymi. Rozumiecie? No jest po prostu tragedia w ogóle w tym społeczeństwie. Słowo jest po prostu, jest już do kanonu należy, że po prostu przed wyborami obiecuje się gruszki na wierzbie, nie? To jest żonglerka. I proszę Państwa, no to, że słowo traci sens, znaczenie, jest niepoważnie traktowane, no to jest, proszę Państwa, cios absolutnie fundamentalny w chrześcijaństwo. No bo jeżeli my jesteśmy wychowani, że te słowa to są takie, no w zależności jak kto co powie, jak je użyje i mają sens albo nie mają sensu, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no to czytamy Biblię, no i to tak samo potem te słowa tak sobie po prostu fruwają w powietrzu i tak latają jak wolne elektrony. No, no i skombinujemy z tego coś czy nie, takie jest lekkie, no to wszystko takie, można o tym gadać jak o wydarzeniach prasowych. To jest taka jest dzisiaj sytuacja, proszę Państwa. My jesteśmy kompletnie niepoważni. Całe społeczeństwo i każdy człowiek z osobna. Jest kompletne rozdarcie między praktyką a słowem. I to w życiu obawiam się wszystkich. W większym lub mniejszym stopniu, ale praktycznie w życiu wszystkich. Bo tak jesteśmy wychowani. W takim społeczeństwie żyjemy. To jest normalne. Normalne jest. I to jest tragedia. No, mnie interesuje w tym wypadku przede wszystkim wymiar ten religijny, kościelny. Proszę się zastanowić nad gestami, nad tym, co się dokonuje, nie? Ich sensem. Najczęściej ten sens już został zupełnie zapomniany, bo po prostu się
wytarł i tego, co jest w naszym życiu. Przebacz nam nasze winy, jako nie przebaczamy. Proszę Państwa, przede wszystkim przebaczenie jest czymś, co rozstrzyga o naszym zbawieniu. I to w podwójnym sensie. Po pierwsze, dlatego, że tylko dzięki Bożemu przebaczeniu możemy być zbawieni. Czyli dzięki temu, że Bóg jedna się z nami, przebacza nam nasz grzech. Ale też Bóg domaga się, aby to przebaczenie było z naszej strony w stosunku do innych. Na koniec modlitwy pańskiej Pan Jezus wraca właśnie do tej prośby, mówiąc: jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Jest to warunek wysłuchania naszej modlitwy. Modlitwa wymaga odpowiedniej postawy modlącego się. Do tej postawy, proszę Państwa, należy, już mówiłem, to zwrócenie się do Boga jak do Ojca. To tym, żeśmy mówili przy tym wezwaniu Ojcze. I ta postawa otwiera. Dalej potrzebna jest postawa pokory, na którą Pan Jezus wskazuje w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni. I tutaj, proszę Państwa, jest ten warunek także niezbędny, który Pan Jezus podkreśla. To jest warunek niezbędny. Jest to jednocześnie, proszę Państwa, jedyna z tych próśb w modlitwie, która jest właśnie tak skonstruowana, że jest jakby uwarunkowana. Przebacz nam, jako i my przebaczamy. Sami się odwołujemy do tego, co powinno być w naszym sercu, znaczy przebaczenia innych. Otóż zawsze porządek, proszę Państwa, wszystkiego, co dobre, jest następujący. My uczymy się, czy uzyskujemy to dzięki temu, że to jest Boga i sami tego doświadczamy. Tak jest z miłością na przykład. Święty Jan pisze, że w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. I proszę Państwa, to samo odnosi się do przebaczenia. Mianowicie w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza jest, Pan Jezus przytacza przypowieść o dwóch dłużnikach, których jest to odpowiedź na pytanie świętego Piotra, czy aż 7 razy mam przebaczyć bratu. Czy aż 7. Pan Jezus mówi, nie mówię ci, że aż 7, to aż 77. I potem przytacza tą przypowieść. Na końcu tej przypowieści takie brzmią mocne słowa: sługo, niegodziwie, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Wcześniej ten człowiek doświadczył miłosierdzia ze strony tego Pana. Oczywiście ten Pan jest, ten król jest obrazem Boga. I proszę zobaczyć, że Pan Jezus właśnie stawia tą sprawę w kontekście zawsze relacji do Boga. Nie pozwoli oderwać przebaczenia bliźniemu od relacji do Boga. Fatalną sprawą właśnie w przebaczeniu i najczęstszym błędem, powiedziałbym takim, w takim myśleniu o przebaczeniu jest to, że my koncentrujemy się tylko na tej sprawie i tym długu jakby czyimś. Ktoś nam zawinił, ktoś zrobił coś złego przeciwko nam, jak on mógł, jak to jest w ogóle możliwe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w takim kontekście oczywiście można się uprzeć przy swoim i mamy rację i rzeczywiście po sprawiedliwości może nam by się należało właśnie, żeby nam wynagrodził czy jakoś tak. Natomiast w kontekście doświadczenia przebaczenia ze strony Boga i w kontekście całego naszego życia i naszych win wobec innych, po prostu takie myślenie przestaje mieć jakikolwiek sens. Ono nie prowadzi do niczego dobrego. Sami doświadczamy przebaczenia i jeżeli nie przebaczamy innym, to po prostu jest to jakaś postawa niegodziwa. Potem na końcu jeszcze mówi: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. W Księdze Mądrości Syracha już czytamy, że
Tak pisze w Psychach. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpokutuje grzechów? Jeżeli sam nie wybacza, jakżeż może prosić o przebaczenie? Proszę Państwa, wybór postawy przebaczenia jest wyborem właściwie miłości. Wybór przeciw przebaczeniu, uparcie się w tej złości w stosunku do innych jest wyborem braku miłości. Jest to, proszę Państwa, wybór albo życia, albo śmierci. Bo świat bez pojednania to jest świat nienawiści i to jest martwy świat. Trzeba pamiętać, że w Biblii oskarżycielem braci jest nazwany szatan. Jeżeli trwamy w nieprzebaczeniu, to jesteśmy pod wyraźnym wpływem szatana, tego, który jest oskarżycielem. Możemy prosić Boga o przebaczenie jedynie wtedy, kiedy sami mamy w sobie to przebaczenie w stosunku do innych. Pan Jezus przypomina, że będziemy sądzeni według takich kryteriów, jakie sami stosujemy. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jak nie przebaczacie, to wam też nie będzie przebaczane. Stąd mówi, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, trzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Podobnie, kiedy ktoś chce złożyć ofiarę, iść do Boga, już to przytaczałem ten fragment, ale tutaj zacytuję. Pan Jezus domaga się pierw pojednania. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiarę. To należy do tej właściwej postawy. Nie można uczciwie stawać przed Bogiem, kiedy ma się, no, są jakieś napięcia, jakieś złości, niechęci w relacjach z innymi ludźmi. Oczywiście, proszę Państwa, jest tak, że bywają ludzie, którzy mają do nas pretensje zupełnie niesłuszne. Nawet Pan Jezus był taką postacią, do którego mieli pretensje. Przecież mieli pretensje, nawet go w końcu skazali na śmierć. I o co chodzi? No oczywiście chodzi nie o to, że ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pretensje, bo ludzie często mają pretensje po to, żeby manipulować innymi, licząc na ich właśnie jakąś taką dobrotliwość, uczciwość. No i to się zdarza, więc to nie chodzi o to, żeby ulegać manipulantom czy ludziom, którzy mają pretensje zupełnie nieuczciwą. Chodzi o zasadniczą dyspozycję i dobre, życzliwe spojrzenie na innych. Natomiast niewątpliwie potrzebna jest na świecie roztropność jakaś, żeby się nie dać manipulować innymi. Często się właśnie jest taki szantaż czasami nieprzebaczeniem w relacjach, szczególnie jak to są relacje emocjonalne, to tam taki szantaż bywa stosowany niestety, szczególnie właśnie w relacjach takich intymnych. Zobaczmy, że przykazanie miłości nieprzyjaciół, podobnie jak nakaz przebaczenia, pojawi się w kontekście spotkania z Bogiem. Miłość nieprzyjaciół ma być na wzór miłości Boga do nas. I mamy się tym wyróżniać przed Bogiem, czy przed ludźmi, tym wyborem miłości, wyborem dobrej relacji. I wybór miłości nieprzyjaciół jest wyborem postawy, w której liczy się to, co podstawowe jest ostatecznie ważne. Proszę Państwa, mówiłem, że modlitwa Pańska to zasadniczo są prośby eschatologiczne, ale oczywiście eschatologiczne w tym sensie, że one jednocześnie są ważne na dzisiaj, bo dzisiaj się rozstrzyga
nasza eschatologia, czyli nasza ostateczna przyszłość. I proszę Państwa, jeżeli spojrzymy tak naprawdę w perspektywie wieczności i w perspektywie tego, że odchodzimy z tego świata, proszę sobie wyobrazić, że odchodzimy z tego świata, to co na świecie było, przestaje dla nas naprawdę mieć jakiekolwiek znaczenie, no bo po prostu to już jest przeszłość, którą odcinamy. I teraz, jeżeli byśmy w tej sytuacji mieli takiego ducha zawziętości i nieprzebaczenia, to jest piekło po prostu. Rozumiecie? To byłoby piekło. I w perspektywie, jeżeli się tak porówna, to życie wieczne w stosunku do tego, co tutaj jest, to naprawdę te wszystkie nawet największe krzywdy, jakie byśmy doznali tutaj od kogokolwiek, są po prostu niczym wobec tej perspektywy wiecznego życia albo wiecznego potępienia. To jest po prostu, to jest w ogóle nic. I ta postawa nieprzebaczenia jest postawą kompletnej niedojrzałości. Ja czasami daję taki obraz, żeby to przybliżyć trochę. Wyobraźmy sobie, że po prostu tam dzieci się bawią z piaskownicy przedszkolu, nie? A potem ktoś, który mają 20 kilka lat, drugi mówi: a bo ty mi piasku do oczu nasypałeś, nie przebaczę nigdy, nie? Przecież to byłoby po prostu, no, człowiek by popatrzył na niego, się urwał skądś, no to jakiś nienormalny czy co, no. Rozumiecie, no, chory, do szpitala, no, coś takiego, no. A to jest jeszcze małe piwo w stosunku właśnie do jakiejś, powiedzmy, tej relacji życia wiecznego i tutaj. Także ta postawa, właśnie trzeba pamiętać o tym wymiarze eschatologicznym i wtedy to jest oczywiste po prostu. Nie da się. Ale oczywiście mówię, jest problem, że ktoś, jeżeli jest, ma w sobie złośliwość, to trzeba być rozsądnym. Nie? Bo przebaczenie to nie znaczy, że my pozwalamy, że ktoś po prostu nas oszukiwał, okradał czy coś złego robił. Trzeba być roztropnym z tym wszystkim, rozsądnym. Natomiast chodzi o to, żeby nie nosić w sobie żalu, pretensji, złości, czyli nie dać się złu pokonać w swoim własnym sercu. My przebaczamy, a czy ten człowiek umie przyjąć to przebaczenie i także wejść tą wzajemną miłość, no to jest po prostu, jest jakby jego problem. Brak przebaczenia, proszę Państwa, jest odmową miłości. I jest miłości w relacji osobowej, nawet w tej najbardziej podstawowym wymiarze miłości, jakim jest zwykła życzliwość, tak? Dobre spojrzenie na innych. I proszę zobaczyć, to jest prośba, która idzie za tym chlebem powszednim. Tak jak chleb powszedni jest nam potrzebny na co dzień, to co jest najważniejsze w życiu. Prosimy o to, co najważniejsze. O ile chleb jest potrzebny w tym utrzymaniu się, powiedziałbym, takim egzystencjalnym, biologicznym przy życiu, tak przebaczenie jest potrzebne do tego, aby istniało życie między nami. Tam, gdzie jest nienawiść, nie ma życia. Dlatego prośba o przebaczenie i nie tylko o przebaczenie, Bóg nam przebaczy, ale także przebaczenie istniejące między nami jest prośbą o życie. To jest coś najbardziej fundamentalnego. Proszę zobaczyć, nie prosimy o doskonałość, wiary, jakiejś ufności, ale prosimy o przebaczenie. Zobaczmy. To jest naprawdę coś najbardziej podstawowego w życiu wspólnym, jakimkolwiek, w małżeństwie czy w innych wspólnotach. I ta prośba jest tak ważna i tak fundamentalna, że jest jednocześnie bezwarunkowa, bo bez niej nie ma życia. I musimy sami wiedzieć właśnie, że ten gest przebaczenia ze strony Boga jest bez jakiegoś, powiedziałbym, bez naszego zasługiwania. Święty Paweł to jakoś podkreśla bardzo mocno, że łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. Wiara to jest zawierzenie miłości Bożej. To przebaczenie otrzymujemy darmo, za nic sami żeśmy nawet o nie poprosili. Sprawiedliwość i wszystko, co od Boga otrzymujemy, jest łaską. I to jest nam jakoś tam dawane. Natomiast przy przebaczeniu jest konieczny gest z naszej strony. Konieczny wysiłek z naszej strony. To my musimy przebaczyć. To my musimy przebaczyć. Pamiętamy jeszcze o tym, że oczywiście, jeżeli ktoś wobec nas zawinił, jest obowiązek napomnienia. Jeżeli brat twój zawinił, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw Tobie
i 7 razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. To jest postawa bezwarunkowa, bym powiedział. Natomiast jednocześnie trzeba pamiętać o tym rozsądku. Co znaczy przebaczyć, a co znaczy, powiedzmy, jakoś zlekceważyć jakąś tendencję u kogoś. To jest co innego. Postawa miłości przebaczającej jest dla nas podstawą nadziei na Boże przebaczenie. Właśnie. Przebacz nam, jak i my przebaczamy. Jeżeli wy przebaczycie, to i Bóg wam przebaczy. Pan Jezus to mówi. Przebaczenie przywraca miłość. Miłość, która doznała jakiegoś uszczerbku, a przez miłość wraca życie. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Brak przebaczenia oznacza odmowę miłości, a tym samym jest pogrążeniem się w śmierci. Stawia coś innego niż miłość na pierwszym miejscu. I to jest wybór właściwie piekła. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Też święty Jan w swoim liście. Przebaczenie jest taką bramą do właściwego życia we wspólnocie. Jest ono najpewniejszym znakiem, że wybieramy Boga, Jego przykazania i miłość, której nas uczy. Nie w tych gestach wspaniałości, ale właśnie w przebaczeniu. Najbardziej widać, czy człowiek wybiera miłość. Dlatego, że przebaczenie często jest trudnym gestem, to trzeba powiedzieć, psychologicznie trudnym gestem dla nas. Ale właśnie w tym trudnym geście widać, czy rzeczywiście nam wybieramy miłość. Bo przebaczenie jest jakimś takim upartym stawianiem na miłość. I tego Pan Jezus odnosi się do Mana. Ono jest swoistym wyznaniem wiary w ostateczny triumf dobra i pojednania. Tego, że miłość ostatecznie króluje i ona jest życiem. Życiem, w niej jest życie. I myślę, że wracając do tego obrazu, który ja tak maluję, spojrzenie na wieczne niebo i na ogarniające wszystko światło słońca przypomina to, co ostatecznie pozostaje. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, z nich największa jest miłość. Jak mówi święty Paweł. I w duszy rodzi się tęsknota za światłem, gdyby promień Bożej miłości wpadł do skruszonych serc i rozgrzewał je. I tak powoli stajemy się uczniami Boga i powtarzamy za Chrystusem, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W ostatecznej perspektywie to, co teraz boli, przestaje mieć zupełnie znaczenie. Liczy się jedynie ostateczna przyszłość. Niebo z Jego wszechogarniającą miłością. Jeżeli, Panie, mamy w sobie przebaczenie, tego ducha przebaczenia, bo w tej modlitwie o to chodzi, to mamy też ufność w stosunku do Boga, bo On na pewno odpłaci nam nie gorzej niż my innym. Mamy ufność, że sami otrzymamy właśnie to przebaczenie, jakie nosimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest prośba z jakąś wielką ufnością, która odnosi się do własnej postawy. I w tej postawie jest wielka ufność, że rzeczywiście tak się stanie, że Bóg nam przebaczy, pojedna nas ze sobą i da nam wieczne życie.